Dzień dobry Państwu. Otwieram 60. sesję Rady Powiatu Kozińskiego. Serdecznie witam wszystkich zaproszonych gości na dzisiejszą sesję oraz Państwa radnych. Proszę o sprawdzenie kworum. Dziękuję bardzo. Kworum mamy, w związku z tym stwierdzam, że na sesji dzisiaj mogą zapadać prawomocne decyzje. Szanowni Państwo, ponieważ bardzo mamy dzisiaj duży porządek sesji, a wpłynął wniosek o zmianę dzisiejszego porządku, jeżeli nie usłyszę sprzeciwu, to zaproponuję Państwu taki porządek. Ja za chwilę bym odczytał nową wersję porządku. Następnie przegłosowalibyśmy wniosek, który będzie zdjęty z porządku starego i żeby po prostu dwukrotnie nie czytać porządku sesji. Jeżeli nie usłyszę sprzeciwu, to tą wersję przyjmujemy. Sprzeciwu nie słyszę, w związku z tym odczytam Państwu najpierw porządek, który będzie nowy obowiązywał, a następnie wniosek, który poddam pod głosowanie. Punkt pierwszy, otwarcie obrad i stwierdzenie kworum. Punkt drugi, przyjęcie porządku z ostatniej sesji. Punkt trzeci, sprawozdanie starosty z prac zarządu. Punkt czwarty, sprawozdanie na temat aktualnej sytuacji na rynku pracy w powiecie kozienickim oraz aktywizacji lokalnego rynku pracy. Punkt piąty, sprawozdanie z realizacji programu współpracy powiatu kozienickiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w artykule 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie za 2022 rok. Punkt szósty, rozpatrzenie raportu o stanie powiatu. Podpunkt A, debata nad raportem o stanie powiatu. Podpunkt B, podjęcie uchwały nr 60 łamane przez 302 łamane przez 2023 w sprawie udzielenia wotum zaufania dla zarządu powiatu. Punkt siódmy, rozpatrzenie sprawozdania rocznego z wykonania budżetu powiatu kozienickiego oraz sprawozdania finansowego za 2022 rok. Podpunkt A, wystąpienie przewodniczącego Komisji Rewizyjnej z wnioskiem do Rady Powiatu w sprawie udzielenia absolutorium dla Zarządu Powiatu Kozienickiego za 2022 rok. Podpunkt B, przedstawienie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie, Zespół Zamiejscowy w Radomiu. Myślnik pierwszy, w sprawie przedłożonego sprawozdania z wykonania budżetu powiatu za 2022 rok. Podpunkt drugi, w sprawie wniosku Komisji Rewizyjnej o udzielenie absolutorium Zarządowi Powiatu Kozińskiego. Punkt C, dyskusja w sprawie wykonania budżetu powiatu za 2022 rok. Podpunkt D, podjęcie uchwały 60/303/2023 w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania z wykonania budżetu powiatu kozienickiego za 2022 rok i sprawozdania finansowego. Podpunkt E, podjęcie uchwały 60/304/2023 w sprawie absolutorium z tytułu wykonania budżetu powiatu kozienickiego za 2022 rok. Punkt ósmy, rozpatrzenie projektów uchwał. I tutaj mamy w punkcie A, ja już Państwu nie będę czytał numerów uchwał. One mają kolejność od 305 do 310. Przeczytam tylko, czego dotyczą. Pierwsza uchwała w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej powiatu kozienickiego na lata 2023-2032. Kolejna uchwała to jest podpunkt B w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie powiatu kozienickiego na 2023 rok. Kolejna uchwała to jest podpunkt C w sprawie zasad, sposobu i trybu umarzania, odraczania terminu spłaty oraz rozkładania na raty należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny przypadających powiatowi kozienickiemu lub jego jednostkom organizacyjnym warunków dopuszczalności pomocy publicznej w przypadkach, w których ulga stanowić będzie pomoc publiczną oraz wskazania organu lub osoby do tego uprawnionej. Kolejna uchwała to jest podpunkt D w sprawie zmiany siedziby i nazwy Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Opactwie. Kolejna uchwała podpunkt E w sprawie ustanowienia strefy ochronnej urządzeń pomiarowych
ogródka meteorologicznego stacji synoptycznej w Kozienicach, Nowinach, ulica Zwoleńska 5. Kolejna uchwała, podpunkt F, w sprawie rozpatrzenia odwołania od uchwały nr 5/2023 Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu Kozienickiego na działalność SPZZOZ w Kozienicach. Punkt 9, sprawy różne informacje. Punkt 10, zamknięcie obrad. Proszę Państwa, ponieważ ja tylko Państwa poinformuję, że wpłynął wniosek, żeby zdjąć z porządku rozpatrzenie projektów uchwał w sprawie przekazania w nieodpłatne użytkowanie dla SPZZ Kozienice sprzętu specjalistycznego. Ponieważ tutaj zaproponowałem Państwu już porządek po zmianach, proponuję, żebyśmy przegłosowali ten porządek w tej wersji, którą Państwu zaproponowałem. I teraz poddaję pod głosowanie. Kto jest za? Proszę o podniesienie ręki i przegłosowanie. Dziękuję. Kto jest przeciwny? Nie widzę. Kto się wstrzymał? Nie widzę. Dziękuję. Stwierdzam, że przy 18 głosach za, 0 przeciw i 0 wstrzymujących się porządek dzisiejszej sesji został przyjęty. W związku z tym przechodzimy do punktu kolejnego, drugiego. To jest przyjęcie protokołu z ostatniej sesji. Ponieważ nie wpłynęły żadne uwagi do protokołu, w związku z tym poddaję pod głosowanie. Kto jest za przyjęciem protokołu z ostatniej sesji? Proszę o podniesienie ręki i przegłosowanie. Dziękuję. Kto jest przeciw? Nie widzę. Kto się wstrzymał? Nie widzę. Stwierdzam, że wszyscy głosowali za przyjęciem protokołu z ostatniej sesji. Dziękuję bardzo. Przechodzimy teraz do kolejnego punktu. Sprawozdanie starosty z prac zarządu. Proszę bardzo, panie starosto. Panie przewodniczący, Wysoka Rado. Od ostatniej sesji zwyczajnej 27 kwietnia 2023 zarząd powiatu obradował 5 razy. Zarząd powiatu zajmował się sprawami budżetowymi starostwa i jednostek organizacyjnych, podjął w międzyczasie następujące uchwały. Dwie uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie powiatu kozienickiego na 2023 rok. Dwie uchwały w sprawie ustalenia planu finansowego dla środków pochodzących z Funduszu Pomocy na Rzecz Pomocy Ukrainie, w szczególności dla obywateli Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa. Uchwałę w sprawie przedłożenia Radzie Powiatu Kozienickiego sprawozdania z realizacji programu współpracy Powiatu Kozienickiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w artykule 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie za 2022 rok. Uchwałę w sprawie wyrażenia opinii pozytywnej dotyczącej projektu programu ochrony środowiska dla gminy Gniewoszów na lata 2023-2026 z perspektywą na lata 2027-2030. Uchwałę w sprawie wyrażenia zgody Powiatowemu Urzędowi Pracy w Kozienicach na likwidację środków trwałych. Dotyczyło to dwóch drukarek. Sprzęt jest przestarzały i nie nadaje się do dalszego użytku. Uchwałę w sprawie wyrażenia zgody Specjalnemu Ośrodkowi Szkolno-Wychowawczemu w Opactwie na likwidację środków trwałych. Dotyczy wyposażenia placu zabaw oraz naświetlacza komorowego bakteriobójczego do naczyń. Sprzęt nie nadaje się do dalszego użytku. Uchwałę w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż samochodu oraz powołania komisji przetargowej. Dotyczy samochodu marki Volkswagen 7HC Caravella stanowiącego własność powiatu. Cena wywoławcza wynosi 90 tysięcy. Uchwałę w sprawie przyjęcia raportu o stanie powiatu kozienickiego za 2022 rok. Uchwałę w sprawie powołania komisji do udziału w odbiorze zadania pod nazwą zakup i dostawa mebli oraz wraz z montażem w ramach projektu budowa budynku specjalnego środka szkolno-wychowawczego z infrastrukturą techniczną i zagospodarowaniem terenu przy ulicy Głowaczowskiej w Kozienicach.
Uchwałę w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia końcowego odbioru technicznego i odbioru końcowego zadania pod nazwą budowa budynku specjalnego ośrodka szkolno-wychowawczego z infrastrukturą techniczną i zagospodarowaniem terenu przy ulicy Głowaczowskiej w Kozienicach. Uchwałę w sprawie upoważnienia pana Grzegorza Szlopczyka, naczelnika Wydziału Mienia Powiatu i Skarbu Państwa Starostwa Powiatowego w Kozienicach do podpisywania protokołów. Dotyczy podpisywania protokołów wystawionych przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Kozienicach oraz Komendę Powiatową PSP w Kozienicach dotyczącą zakończenia budowy budynku szkoły znajdującej się przy ulicy Głowaczowskiej 50 w Kozienicach. Zarząd wyraził zgodę na podpisanie z Przedsiębiorstwem Robót Inżynieryjno-Drogowych w Grójcu aneksu do umowy z dnia 10 stycznia 2022 na realizację inwestycji pod nazwą rozbudowa drogi powiatowej nr 1711 W wraz ze skrzyżowaniem z drogą powiatową nr 1716 W w miejscowości Cecylówka Brzuska. Ustalono zwiększenie kwoty o 900 tysięcy złotych brutto. Zarząd zajmował się sprawami dotyczącymi szpitala w Kozienicach, analizował sytuację finansową, zapoznał się z pismami dyrektora SPZOS dotyczącymi informacji w sprawie audytu przeprowadzonego w szpitalu i jego wyniku. Zarząd przyjął do wiadomości pismo dyrekcji Mazowieckiego Oddziału Wojewódzkiego NFZ skierowane do dyrektora szpitala w sprawie wezwania do zapłaty kary umownej w wysokości 2712,56 zł z tytułu odmowy przyjęć pacjentów przywiezionych przez zespoły ratownictwa medycznego do szpitala w Kozienicach. Zarząd wyraził zgodę dla szpitala na usunięcie jednego drzewa, sosna, rosnącego na działce nr 645/2. Drzewo stanowi zagrożenie dla sąsiadującego budynku mieszkalnego. Decyzja burmistrza gminy Kozienice zezwalająca na usunięcie wyżej wymienionego drzewa. Zarząd zajmował się sprawami z zakresu oświaty. Wyraził zgodę na przekazanie dotacji w wysokości 96 388 zł dla niepublicznej szkoły branżowej pierwszego stopnia w Kozienicach ZDZ w Kielcach w związku z realizacją kwalifikacyjnego kursu zawodowego. Zarząd na wniosek dyrektora zespołu szkół nr 1 w Kozienicach wyraził zgodę na zabezpieczenie wkładu własnego w kwocie 3,5 tysiąca zł do wniosku w ramach rządowego programu rozwijania infrastruktury aktywna tablica, wartość zadania 17,5 tysiąca, dofinansowanie 14 tysięcy. Zarząd na wniosek dyrektora zespołu szkół nr 1 w Kozienicach wyraził zgodę na zabezpieczenie wkładu własnego w kwocie 4030 zł związanego ze szkoleniami pracowników szkoły finansowanych z Krajowego Funduszu Szkoleniowego. Zarząd wyraził zgodę na podpisanie z gminą Kozienice aneksu do umowy użyczenia boiska sportowego. Z taką prośbą wystąpił burmistrz gminy. Sprawa dotyczy planowanej przebudowy boiska wymiany podłoża. Zarząd przyjął przedłożone przez dyrektora zespołu szkół nr 1 w Kozienicach tygodniowe plany zajęć po 12 godzin dla dwóch uczniów szkoły w związku z orzeczeniami wydanymi przez poradnię psychologiczno-pedagogiczną o potrzebie indywidualnego nauczania. Kontynuacja do końca roku szkolnego 2022-2023. Zarząd przyjął przedłożone przez dyrektora pierwszego liceum ogólnokształcącego w Kozienicach tygodniowe plany zajęć po 12 godzin dla dwóch uczniów szkoły w związku z orzeczeniami wydanymi przez poradnię psychologiczno-pedagogiczną o potrzebie indywidualnego nauczania. Kontynuacja do końca roku szkolnego 2022-2023. Zarząd poparł wnioski w sprawie ustawienia fotoradarów w Magnuszewie i na drodze krajowej nr 48 w Miejskiej Dąbrowie. Zarząd przekazał powyższe wnioski do Głównego Inspektoratu Transportu Drogowego w Warszawie w celu rozpatrzenia. Zarząd po zapoznaniu się z opinią Wydziału Budownictwa i Architektury pozytywnie zaopiniował materiały dotyczące realizacji inwestycji drogowych przedłożone przez gminę Kozienice dotyczące budowy drogi gminnej w miejscowości Łuczynów i gmina Głowaczów dotyczy zadania budowa drogi gminnej w miejscowości Brzuza etap drugi. Biuro Inżynierskie Grójec działające w imieniu województwa mazowieckiego, Mazowieckiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Warszawie dotyczące rozbudowy drogi wojewódzkiej nr 730 w zakresie budowy ścieżki pieszo-rowerowej, chodnika ścieżki rowerowej na odcinku Głowaczów-Moniochy. Zarząd wystąpił do wiceprzewodniczącego Rady Powiatu z wnioskiem o zmianę porządku obrad dzisiejszej sesji poprzez zdjęcie w punkcie 8 rozpatrzenie projektu uchwał litery F
w sprawie przekazania w nieodpłatne użytkowanie dla szpitala Kozińskiego sprzętu specjalistycznego w związku ze zwiększeniem wartości inwestycji realizowanych ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych. I zarząd przygotował i pozytywnie zaopiniował materiały na dzisiejszą 60. sesję Rady Powiatu Kozińskiego. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Czy są pytania do sprawozdania? Nie widzę, w związku z tym przechodzimy do kolejnego punktu. To jest sprawozdanie na temat aktualnej sytuacji na rynku pracy w powiecie kozienickim oraz aktywizacji lokalnego rynku pracy. Panie dyrektorze, proszę bardzo, daję panu głos. Dobrze, dziękuję bardzo za oddanie głosu. Witam serdecznie w imieniu dyrektora Urzędu Pracy oraz w swoim wszystkich pracowników Powiatowego Urzędu Pracy w Kozienicach. Szanowni Państwo, przedstawię Wam dzisiaj informacje na temat sytuacji na rynku pracy w powiecie kozienickim oraz aktywizacji lokalnego rynku pracy. Szanowni Państwo, otrzymali Państwo w materiałach sesyjnych pełną informację tekstową wraz z tabelkami, ikonografiką, także ja postaram się szybko zreferować i odpowiedzieć na potencjalne pytania, które Państwo chcielibyście zadać lub pewne wątpliwości wyjaśnić. Natomiast nie będę cytował całego dokumentu. Jeśli będą pytania, to bardzo chętnie odpowiem. Oczywiście na lokalną i bieżącą sytuację na rynku pracy wpływ miały wydarzenia z przeszłości. Mówię tu głównie o pandemii COVID oraz wojnie w Ukrainie, która wybuchła w zeszłym roku. Jednak mimo wszystko, mimo tych znacznych wydarzeń, które wpływały na sytuację zdrowotną, gospodarczą i bezpieczeństwa naszego lokalnego rynku, ale też ogólnie globalnie, można powiedzieć, że sytuacja na lokalnym rynku pracy jest stabilna już od kilku lat i właściwie mimo tych perturbacji wychodzimy obronną ręką dzięki właśnie między innymi działaniom instrumentów tarczy antykryzysowej, współpracy z powiatem, z jednostkami, z pracodawcami, z naszymi klientami. Między innymi COVID-19, skutki COVID-u i epidemii całej wpływającej na gospodarkę udało się zniwelować dzięki instrumentom tarczy antykryzysowej, którą Powiatowy Urząd Pracy wdrażał w latach 2020-2021. Natomiast jeśli chodzi o wojnę w Ukrainie i różnego rodzaju wydarzenia towarzyszące, mające wpływ na gospodarkę, także udało się to zniwelować poprzez odpowiednie prawodawstwo i różnego rodzaju podjęte przez Powiatowy Urząd Pracy i szerzej publicznej służby zatrudnienia działania. Sytuację na lokalnym rynku pracy przedstawiają wykresy, które są zamieszczone w materiałach. Tu my sięgnęliśmy do danych historycznych sprzed 10 lat, żeby zobrazować, jak ta sytuacja zmieniała się poprzez lata i na koniec grudnia 2013 roku mieliśmy liczbę bezrobotnych w powiecie kozienickim. Ta liczba zamykała się wielkością 4974 osoby, mieszkańców powiatu kozienickiego bezrobotnych. Natomiast na koniec 2022 roku było to 2010 osób, zaś na koniec marca 2023 roku, czyli taki najbardziej aktualny, można powiedzieć, to było 1985 osób bezrobotnych, czyli jak widzimy, o prawie 3000 osób spadła liczba osób bezrobotnych w powiecie kozienickim przez ostatnie 10 lat. Oczywiście stopa bezrobocia też spadała systematycznie i na koniec roku zeszłego wyniosła 10,5%. Patrząc i porównując te dane do sytuacji w kraju czy w województwie mazowieckim, można powiedzieć, że nie jest najlepiej, ponieważ na koniec roku stopa bezrobocia w Polsce wynosiła według danych GUS-u
5,2%, natomiast województwo mazowieckim 4,2%. Natomiast patrząc tak bardziej globalnie na powiaty o podobnej charakterystyce gospodarczej co powiat kozienicki, czyli przeważające tereny rolnicze z małą ilością dużych przedsiębiorstw, to możemy powiedzieć, że nie jest źle, ponieważ no, ta wysokość, stopa bezrobocia świadczy o tym, że na naszym terenie powiatu kozienickiego nie ma, występuje deficyt miejsc pracy. Po prostu nie przedsiębiorcy, firmy nie stworzyli na tyle dużo miejsc pracy, żeby osoby, które są bezrobotne, są u nas w rejestrze, mogły tą pracę podjąć. I też aktywność osób bezrobotnych nie jest nieraz na tyle duża, żeby mogli sami otwierać biznesy. Są różnego rodzaju obawy przed podjęciem własnej działalności gospodarczej, no ale pracujemy nad tym cały czas i mamy do tego instrumenty, żeby czy to te obawy, czy wspierać rynek pracy nie tylko poprzez wspieranie bezrobotnych, ale poprzez no, między innymi tworzenie nowych miejsc pracy. Oczywiście według Eurostatu te statystyki wyglądają trochę też inaczej, ponieważ Eurostat przyjmuje inną metodykę do badań i mamy na przykład, że na koniec 2022 roku w Unii Europejskiej średnia stopa bezrobocia to było 6,1%, natomiast w Polsce było to 2,9%. No dobrze. Powyższe dane wskazują, że wynikający z przyczyn obiektywnych wzrost bezrobocia, tutaj mówię o latach 2019-2022, były pewne obiektywne przesłanki pewnego wzrostu, niewielkiego wzrostu liczby osób bezrobotnych. Na przykład w lutym 2021 roku mieliśmy 2745 osób bezrobotnych. Na koniec grudnia zeszłego roku, tak jak wspomniałem, było to 2010 osób. Także te wahania wystąpiły, chociaż już się ustabilizowały i dążymy do tego, żeby cały czas ta stopa bezrobocia i liczba osób bezrobotnych malała. Ciekawymi informacjami są te informacje dotyczące struktury lokalnego bezrobocia. I na koniec 2022 roku widać przede wszystkim tendencje wymagające analizy i dalszego podejmowania dalszych działań przez Urząd Pracy. Między innymi wśród osób bezrobotnych dominowały kobiety i nadal dominują. Stanowiły one na koniec zeszłego roku 56% ogółu bezrobotnych. Podobnie kobiety przeważały w latach 2018-2021. I to nie jest wcale powiedziane, że kobiety nie chcą pracować, czy nie mogą, no nie chcą. Tutaj duże, istotne znaczenie ma właśnie funkcje społeczne, które pełnią kobiety w rodzinie i w naszym społeczeństwie. Bardzo dużo jest młodych kobiet, które rezygnują z prób powrotu na rynek pracy lub nie mogą wejść na ten rynek pracy z powodu opieki nad dziećmi, co jest jak najbardziej naturalne. My różnego rodzaju działania podejmujemy, nasi doradcy, klienta także i planujemy w przyszłości być może skorzystać z jakichś programów specjalnych, które by zajęły się tylko kobietami wychowującymi dziećmi, opiekującymi się dziećmi, mające małe dzieci, żeby one chętniej podejmowały próby wejścia na rynek pracy, powrotu na rynek pracy. Kolejną taką ciekawą no, informacją jest na pewno to, że jak Państwo wiedzą, powiat kozienicki to 6 gmin wiejskich, jedna gmina miejsko-wiejska, a zatem 75,72% bezrobotnych to mieszkańcy wsi. To właściwie na terenie całego kraju i Polski nie tylko widać tego typu relacje, że na wsi, na terenach wiejskich, poza obszarem oddziaływania większych aglomeracji, ludzie częściej borykają się z trudnościami w zakresie pozyskania pracy, znalezienia pracy, no ale też na tych terenach wiejskich, gdzie infrastruktura i dostęp do jakichś szlaków komunikacyjnych,
które mogą sprowadzić większych inwestorów, powoduje to, że tych miejsc pracy nie ma. I jeszcze ciekawostką jest to, że osoby długotrwale bezrobotne, czyli pozostające bez zatrudnienia przez okres 24 miesiące i dłużej, na koniec 2022 roku stanowiły prawie 58% ogółu bezrobotnych w statystykach Urzędu Pracy w Kozienicach. Niezależnie od tego, że jest to wskaźnik niepokojący, trzeba przyznać i to wspomnieć, że na tym polu osiągnęliśmy nasze działania pewien sukces, gdyż w latach poprzednich wskaźnik ten był wyższy i na koniec na przykład 2021 roku wynosił prawie 66,5%, a więc ten wskaźnik spadł o niemalże 9% rok do roku. W materiałach mają Państwo porównanie lat 2021 i 2022 pod względem liczby bezrobotnych w poszczególnych gminach. Mamy wyeksponowane, ile było osób bezrobotnych na koniec roku 2021 i 2020 roku, ile ubyło osób bezrobotnych w poszczególnych gminach i jaka jest różnica procentowa. Mogę to wszystko przytaczać, ale wszystko jest w materiałach. Jeśli Państwo chcą, to będę to przytaczał, ale wszyscy mają czarno na białe przed oczami, także nie będę tego cytował dosłownie. Istotną jeszcze tutaj daną jest to bezrobotny i wykres bezrobotnych według wieku na koniec 2022 roku. No niestety widać, że większość osób bezrobotnych zamyka się, że tak powiem, w przedziale wiekowym między 25 a 44 lat, to jest ponad 50% osób bezrobotnych. To jest właśnie między 25 a 44 roku życia. No i oczywiście bezrobotni według wykształcenia na koniec 2022 roku i przez wiele, wiele lat najwięcej bezrobotnych jest znajduje się wśród osób posiadających wykształcenie gimnazjalne, podstawowe, zasadnicze lub zawodowe, branżowe. Jeszcze ciekawa dana istotna jest taka, że na koniec grudnia 2020 roku tylko 15,62% bezrobotnych posiadało prawo do zasiłku. Także no widzimy, że niewiele osób z tej prawie 2000 osób pobierało zasiłek, tak zwaną koroniówkę kiedyś i nie jest to jakby powód do tego, żeby się rejestrować, ponieważ wiadomo, zasiłek dla bezrobotnych przysługuje tym osobom, które spełniają pewne jasno określone przesłanki. Mam też zestawienie kwot, jakimi kierował się Powiatowy Urząd Pracy w 2020 roku i szybciutko może powiem, że dysponujemy takimi środkami, instrumentami na aktywizację, jak jednorazowe środki na podjęcie działalności gospodarczej. W zeszłym roku była to kwota do 30 tysięcy, oczywiście po drugim półroczu na początku tego roku zwiększamy te kwoty ze względu na zwiększenie średniej krajowej, czy też minimalnego krajowego wynagrodzenia. Te wszystkie kwoty są uzależnione w większości głównie od średniego lub minimalnego wynagrodzenia miesięcznego. Refundacja wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy do 32 tysięcy, refundacja miesięczna za roboty publiczne 2000 zł plus ZUS, to jest około 2360 roku. Refundacja miesięczna za roboty publiczne wypłacana co drugi miesiąc 3500, prace interwencyjne 1464, a wypłacane co drugi miesiąc 2360. Mieliśmy też oczywiście bon szkoleniowy do 5000 zł, bon na zasiedlenie dla młodych osób, które znalazły pracę w ośrodku miejskim bądź lub też innym powyżej 90 km od Kozienic, to było do 10 tysięcy
zł. Podstawowy zasiłek w 2022 roku wynosił od 1 stycznia 2022 roku 1248, od 1 czerwca zeszłego roku 1300 zł. Na aktywizację polityki rynku pracy w zeszłym roku mieliśmy kwoty, które się przedstawiają następująco. Z Funduszu Pracy, tak zwanego algorytmu, było to ponad 7 100 000 zł z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego, który zakończył się w zeszłym roku. Było to 2 300 000 zł ponad. Mieliśmy też również na fakultatywne, ale to i Krajowy Fundusz Szkoleniowy, z którego korzystali przedsiębiorcy na szkolenie własne i swoich pracowników. Co trzeba wspomnieć? Dzięki tym środkom finansowym wspierano następujące formy aktywizacji osób bezrobotnych. Staże 569 osób, jednorazowe środki na podjęcie działalności gospodarczej 54 osoby, roboty publiczne 82, prace interwencyjne 211, szkolenia 71, refundacje kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy 12, bonów na zasiedlenie 12, pracy społecznie użyteczne 21, refundacja kosztów dojazdu do pracy oraz na staż 44, dofinansowania koszty zatrudnienia 4 pracowników spółdzielni socjalnej, 1 studia podyplomowe, postępowania nostryfikacyjne 1. Razem finansowano 1082 osoby bądź miejsca aktywizacji zawodowej. Jedna osoba, tutaj ważna uwaga, jedna osoba mogła skorzystać z więcej niż z jednej formy wsparcia, także to nie jest ta liczba 1082, nie znaczy, że tyle osób było równo wspomagane czy finansowane. Te osoby mogły skorzystać z dwóch form wsparcia, na przykład. Jeszcze inne działania na rzecz rynku pracy w powiecie kozienickim w 2022 roku. Między innymi zrealizowano 711 porad indywidualnych dla 620 osób, przeprowadzono 15 badań testowych dla 15 osób, udzielono 1295 indywidualnych informacji zawodowych, jak również zorganizowane spotkanie w ramach grupowej informacji zawodowej dla 7 osób. W ubiegłym roku zrealizowano 877 usług pośrednictwa pracy, przeprowadzono 732 wizyty marketingowe i zorganizowano 7 giełd pracy. Nasz urząd wspiera nie tylko osoby bezrobotne, ale także osoby pracujące, wspierając konkurencyjność pracowników i firm. I mówię tu między innymi o Krajowym Funduszu Szkoleniowym, w ramach którego Urząd Pracy w Kozienicach dysponował środkami w kwocie prawie 360 tysięcy zł, dzięki czemu dofinansowano szkolenia, kursy i studia podyplomowe dla 181 osób pracujących, mieszkańców powiatu kozienickiego. Wspieraliśmy również projekty realizowane przez inne instytucje, związki, firmy prywatne, między innymi z Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie, a także na przykład zakładem karnym w Żytkowicach, cechem rzemiosł różnych z Kozienic i innymi, które zwracały się do nas o różnego rodzaju wsparcie, głównie merytoryczne, czy też aktywizacji swoich klientów. W związku z wojną w Ukrainie Powiatowy Urząd Pracy w Kozienicach obejmował wsparciem obywateli z Ukrainy. Wśród przytoczonych wcześniej osób uprawnionych, w tej liczbie 1082 osoby, byli również imigranci z Ukrainy. Osoby te skorzystały ze staży 55 osób, szkoleń 20 osób, głównie szkolenia języka polskiego, jednorazowe środki na podjęcie działalności gospodarczej 2 osoby. No dobrze, w zakresie ubezpieczenia zdrowotnego osób bezrobotnych bez prawa do zasiłku wydatkowano ponad 2 miliony złotych. W 2022 roku przeciętnie miesięcznie objęto ubezpieczeniem zdrowotnym 1875 osób bezrobotnych. I był to ostatni rok, kiedy składki na ubezpieczenie zdrowotne finansował Urząd Pracy. Od 2023 roku finansowanie tych składek przejął Zakład Ubezpieczeń Społecznych. W zakresie czynności związanych z legalnością zatrudnienia cudzoziemców w roku ubiegłym zostało złożonych ponad 1700 wniosków o wydanie zezwolenia na pracę sezonową.
z czego 194 wnioski zostały wpisane do ewidencji wniosków. To znaczy, że osoby z Ukrainy przyjechały i tutaj podjęły pracę na podstawie tych wniosków. Natomiast bardzo wiele wniosków umorzono, ponieważ osoby w związku z wybuchem wojny w Ukrainie nie przyjechały bądź podjęły pracę na innych zasadach, które umożliwiło państwo polskie po wprowadzeniu specustawy dotyczącej obywateli ukraińskich. I stąd tam można powiedzieć duża różnica, że tyle aż wniosków umorzono. Wydano 1865 decyzji w sprawie pracy sezonowej, w tym 498 zezwoleń na pracę sezonową i pozostałe dane dotyczące czynności związanych z legalnością zatrudnienia cudzoziemców również są w tym sprawozdaniu. W związku z powyższymi działaniami Powiatowy Urząd Pracy przekazał do Starostwa Powiatowego w Kozienicach dochody w kwocie 60 600 zł. Były te wpłaty dokonane w związku z wydaniem zezwolenia na pracę sezonową lub oświadczeniem o powierzeniu wykonywanej pracy. Ponadto Powiatowy Urząd Pracy jest aktywnym członkiem Partnerstwa na rzecz Rozwoju Ekonomii Społecznej w powiecie kozienickim. Przedstawiciele naszego urzędu brali czynny udział w spotkaniach poświęconej tej tematyce. Dysponowaliśmy również środkami PFRON-owskimi, to było 138 tysięcy zł, jednakże wydatkowano łącznie ponad 43 tysiące, no wynika to oczywiście z zapotrzebowania, które było kierowane do nas od osób objętych możliwością wydatkowania tych środków. To już tak króciutko jeszcze na temat aktualnej sytuacji w 2023 roku. Dysponujemy, Powiatowy Urząd Pracy w Kozienicach dysponuje na aktywizację osób bezrobotnych środki krajowe i programy unijne w kwocie ponad 11 600 000 zł. Jest to kwota porównywalna do roku poprzedniego i tu takie spostrzeżenie, moja uwaga, wiele urzędów pracy czy też wielu pracodawców z innych powiatów, czy to sąsiednich, czy oddalonych od naszego powiatu, dzwoni nieraz do nas z zapytaniem, czy mamy jeszcze środki, ponieważ by chcieli osobę z naszego powiatu, dlatego że w innych urzędach pracy środki się już pokończyły, urzędy pracy muszą, inne urzędy pracy są nieraz zmuszane do sięgania po rezerwy. U nas są to kwoty porównywalne do roku poprzedniego, także tu muszę powiedzieć, że jesteśmy w dobrej sytuacji, ponieważ wielu innym urzędom pracy środki się już zaczynają kończyć. Ponieważ dostały mniejsze środki z ministerstwa na aktywizację osób bezrobotnych. Posiadamy również środki w ramach Krajowego Funduszu Szkoleniowego w kwocie ponad 420 tysięcy zł. Przewidujemy objęcie wsparciem 185 osób, pracowników i pracodawców. Zwiększyły się możliwe stawki poszczególnych instrumentów, między innymi środki na podjęcie działalności gospodarczej. Są to środki do ponad 40 tysięcy, jednakże przyjęliśmy wewnętrznie pewne tu widełki ze względu na racjonalność wydatkowania tych środków. Jest to kwota trochę niższa, sugerujemy do 38 tysięcy, podobnie jak w przypadku refundacji wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy. No i poniżej są również wymienione poszczególne kwoty, którymi dysponujemy w tym roku. Oczywiście one są większe niż w poprzednim roku i poprzednich latach, a wynika to właśnie z podwyższenia kwot średniego i minimalnego wynagrodzenia w poszczególnych półroczach, tak? Ponieważ już od 1 czerwca 2023 roku na przykład zasiłek dla bezrobotnych, ta stopa bazowa wzrosła z 1300 zł do prawie 1500 zł zasiłku dla bezrobotnych. No i tak, Powiatowy Urząd Pracy dąży do racjonalnego wydatkowania środków w ramach przewidywanych przepisami prawa możliwości, co oznacza, że w przypadku instrumentów rynku pracy przyjmowane w bieżącej działalności kwoty nie zawsze będą tymi maksymalnymi. Jeśli chodzi o zasiłki i stypendia, to ich stawki wynikają wprost z obowiązującego prawa, natomiast inne kwoty związane ze usługami i instrumentami rynku pracy mieszczą się w pewnych określonych przepisami przedziałach.
I właściwie to tyle by było z tego sprawozdania na temat aktualnej sytuacji na rynku pracy w powiecie kozienickim oraz aktywizacji lokalnego rynku pracy. Ja chciałbym w imieniu dyrektora, swoim własnym oraz pracowników podziękować staroście, pani staroście, zarządowi powiatu oraz wszystkim radnym, instytucjom, jednostkom, z którymi współpracujemy, za współpracę, za sięganie po te środki. Zachęcamy do korzystania z naszych usług. Ja również dziękuję pracownikom Powiatowego Urzędu Pracy za duży nakład pracy, ponieważ jak państwo widzieli, jest tych środków dużo do wydatkowania, jest bardzo dużo pracy. Tego może na co dzień nie widać, ale pracownicy poprzez udzielanie porad, różnego rodzaju kontrole, wizyty, no i samą obróbkę materiałów, dokumentów, mają dosyć dużo pracy, są obłożeni pracy. Dziękuję państwu bardzo. Czy są jakieś pytania? Dziękuję bardzo. Czy są jakieś pytania? Ja myślę, że chyba sprawozdanie było tak obszerne, że pytań będzie brak, ale pytam. Jedno pytanie. Tak, proszę. Znaczy my nie dysponujemy takimi środkami, tak. To już ZUS, tak, Zakład Ubezpieczeń Społecznych. Pani radna Ziółek, proszę. Ja mam pytanie do pana dyrektora dotyczące tego sprawozdania. Pierwsze pytanie to jest takie, pan powiedział, że dwie osoby z imigrantów ukraińskich założyły działalność gospodarczą. I ja chciałam zapytać, czy jest w ogóle zainteresowanie założeniem działalności gospodarczej wśród imigrantów, czy, no bo dwie osoby to jest no, mało, prawda, więc czy jest zainteresowanie, czy jest no, tak bardzo nikłe to zainteresowanie? To znaczy jest zainteresowanie, ale trzeba tu powiedzieć, że obywatele Ukrainy dobrze, bardzo dobrze znajdują się na naszym rynku pracy. Te dwie dotacje, które przeznaczyliśmy, to z tego co pamiętam, jedna to była zakład fryzjerski, druga to były bodajże usługi masażu. Te osoby wcześniej pracowały na terenie powiatu kozienickiego, czy to na rachunek, no, będąc zatrudnionymi lub w jakiś inny sposób. Teraz świadczą już te usługi samodzielnie. Osoby zakładają firmę, też nie korzystając z dotacji z naszego urzędu. Osoby z Ukrainy są zatrudniane. W zeszłym roku bodajże było to około 400, ponieważ na podstawie tej specustawy pracodawca w ciągu 2 tygodni, 14 dni musi przesłać do Powiatowego Urzędu Pracy Właściwego ze względu na zatrudnienie, zgłoszenie zatrudnienia właśnie osoby z Ukrainy. I z tego co pamiętam, było to około 500 osób takich zgłoszeń do nas napłynęło, czyli około 500 Ukraińców zostało zatrudnionych przez pracodawców na terenie powiatu kozienickiego. Także no, te osoby korzystają, mogłyby więcej jeszcze korzystać, ale być może no, też jest pewna bariera, jak Polacy jadą za granicę, nieraz ta współpraca z urzędami, no nie tyle współpraca, co znalezienie się w pewnej formie prawnej dla nich to może być w początku skomplikowane, ale widząc po różnych tam i formalnie służbowo i pozasłużbowo, z tego co widzę, że ci bardziej aktywni radzą sobie, tak? To nie jest tak, że z Ukrainy przyjechali do Polski, tylko osoby pewnego rodzaju poszkodowane, bardzo są to bardzo często osoby z kwalifikacjami, z wyższym wykształceniem, z doświadczeniem, specjaliści, którzy znajdują się na naszym rynku pracy, świadcząc usługi nie tylko w przestrzeni takiej realnej, ale bardzo często w przestrzeni tej wirtualnej, pracując zdalnie. Jeszcze jedno. Panie dyrektorze, Eurostat bierze lata, które wylicza, z których wylicza bezrobotnych w wieku 15-74 lata, prawda?
czy i dlaczego, no to wiadomo, no nie wiemy dlaczego, tak, tak bierze. No taką przyjął metodykę. Taką metodykę przyjął, ale czy to jest rzeczywisty obraz bezrobocia, skoro, no, no nie wiem, tak na taki zwykły rozum, to wydaje się, że powinien brać do momentu emerytury. Dla kobiet, no tak, i no dla tak. mężczyzn. Obraz bezrobocia w ogóle według statystyk trochę jest inny niż podług życia, tak, realnego. Te statystyki nie zawsze w pełni oddają to, jaka jest forma rynku lokalnego, rynku pracy. My się bazujemy, tak jak i państwo formalnie, na dostępnych statystykach. No ale oczywiście ta kwestia przyjęta przez Eurostat i wyliczanie według danego, które pani radna podała, wiek, no i trochę zaburza obraz ten, który no my właśnie mamy, ponieważ no, kobiety w Polsce do emerytury w wieku 60 lat, mężczyźni 65 lat, u nas nie są brani zupełnie pod uwagę, tak samo jak ci młodociani od 15 do 18 roku życia również. Także no, taką przyjął. Być może to się przekłada w jakiś sposób na różnego rodzaju projekty, nie projekty, dofinansowania i tak dalej, i tak dalej. Wiemy, że tam są wytyczone według Unii Europejskiej różnego rodzaju regiony. W Polsce, za granicą, być może za tym idą różnego rodzaju inne środki, większe, mniejsze. Ja się w to nie wgryzałem szczegółowo, ale zainteresowała mnie pani radna i to sobie bardziej przeanalizuję może. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Czy jeszcze ktoś z państwa radnych chce zabrać głos? Nie, w związku z tym dziękuję panu dyrektorowi. Przechodzimy bardzo. Do punktu dziękuję kolejnego. Państwu. To jest sprawozdanie z realizacji programu współpracy powiatu kozielińskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w artykule 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie za 2022 rok. Pani naczelnik, proszę bardzo, oddaję pani głos. Panie starosto, panie przewodniczący, wysoka rado, szanowni państwo. Wieloletni program współpracy powiatu kozienickiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w artykule 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na lata 2018-2022 został przyjęty przez Radę Powiatu uchwałą nr 33/2006/2017 z dnia 30 sierpnia 2017 roku. Celem nadrzędnym programu jest zapewnienie efektywnego wykonania zadań publicznych powiatu wynikających z przepisów prawa poprzez włączenie organizacji w ich realizację oraz budowanie i umacnianie partnerstwa pomiędzy powiatem a organizacjami pozarządowymi. Wysokość środków przyznanych w formie dotacji w ramach otwartego konkursu ofert wyniosła 20 tysięcy złotych. Wydział Zdrowia, Edukacji i Sportu zrealizował i osiągnął zakładane zadania i wskaźniki w dwóch zadaniach z konkursu ofert. W otwartym konkursie ofert na realizację zadania publicznego z zakresu działalność charytatywna, działalność na rzecz osób niepełnosprawnych, wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej. Konkurs został ogłoszony w Biuletynie Informacji Publicznej, na tablicy ogłoszeń Starostwa Powiatowego w Kozienicach i na stronie internetowej www.kozienicepowiat.pl. Organizacje pozarządowe i inne podmioty wymienione w artykule 3 ust. 3 ustawy działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w ramach konkursu składały oferty na realizację zadań publicznych od dnia 17 marca 2022 roku do dnia 11 kwietnia 2022 roku. Na realizację powyższych zadań wpłynęły 4 oferty. Komisja konkursowa powołana uchwałą nr 336/2022 Zarządu Powiatu Kozienickiego z dnia 28 marca 2022 roku dokonała wyboru i oceny zgłoszonych ofert. Liczba zawartych umów na realizację zadania publicznego z zakresu dofinansowania działań mających na celu poprawę sprawności fizycznej i intelektualnej osób z dysfunkcją wzroku została zawarta umowa ze Stowarzyszeniem Rodzin z Dysfunkcją Wzroku i ich rodzin z siedzibą w Kozienicach na kwotę 5 tysięcy złotych. Na zadanie z zakresu wspierania aktywnego spędzania wolnego czasu, szkolenie dzieci i młodzieży oraz organizowanie i udział w zawodach sportowych zostały zawarte 3 umowy.
Umowa z klubem sportowym Legion Głowaczów z siedzibą w Głowaczowie na kwotę 4000 zł. Umowa z Polskim Towarzystwem Turystyczno-Krajoznawczym oddział w Kozienicach z siedzibą w Kozienicach na kwotę 3000 zł. Umowa z Ludowym Klubem Sportowym Plon z siedzibą w Garbatce Letnisko na kwotę 3000 zł. Na podstawie ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 roku o nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej w 2022 roku utworzono dwa punkty, z czego jeden podzielony na 6 lokali. Usytuowane w budynku Centrum Usług Społecznych w Kozienicach, ulica Radomska 36 w Kozienicach, obsługi dokonywali adwokaci i radcy prawni wyznaczeni przez Radę Adwokacką i Radę Okręgową Izby Radców Prawnych. I punkt drugi, usytuowany w budynkach urzędów gmin w Głowaczowie, w Grabowie nad Pilicą, Magnuszewie, Sieciechowie, Gniewoszowie i Garbatce Letnisko. Obsługi punktu dokonywała Fundacja Rozwoju Świadomości Experto Pro Bono Zamość, wybrana na podstawie uchwały o pożytku publicznym i o wolontariacie, wybrana w drodze konkursu ofert. Zbiorcza informacja o wykonaniu zadania polegającego na udzieleniu nieodpłatnej pomocy prawnej sporządzona przez Fundację za 2022 rok jest do wglądu w Wydziale Organizacyjnym Starostwa. Sprawozdanie zostanie opublikowane w Biuletynie Informacji Publicznej Starostwa w Kozienicach. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Czy są jakieś pytania do pani naczelnik? Nie widzę. W związku z tym zamykam punkt piąty. Przechodzimy. Dziękuję bardzo. Przechodzimy do punktu szóstego, to jest rozpatrzenie raportu o stanie powiatu i przechodzimy do punktu A, debata nad raportem o stanie powiatu. Pan starosta, tak? Pierwszy. Panie Przewodniczący, Wysoka Rado, zgodnie z obowiązkiem, jaki wynika z artykułu 30 ust. 1, 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 o samorządzie powiatowym, mamy obowiązek przedstawienia raportu Wysokiej Radzie i taki raport Państwo otrzymaliście zgodnie z wymogami. Raport został przygotowany przez zespół powołany zarządzeniem starosty nr 24/2023 21 kwietnia 2023 roku. Na podstawie materiałów przekazanych przez naczelników i koordynatorów z wydziałów starostwa oraz dyrektorów jednostek organizacyjnych powiatu. Jeżeli chodzi o, proszę Państwa, miniony rok 2022, wszystkie uchwały, jakie były podjęte, zarówno Rady Powiatu, jak i Zarządu zostały wykonane. Mieliście Państwo to również zapisane w raporcie, który Państwo otrzymaliście. Jeżeli chodzi o takie dane statystyczne, to myślę, że dwie rzeczy możemy po prostu tutaj przytoczyć. Na pewno powierzchnia się nie zmieniła, także nadal mamy te 916 km kwadratowych. Natomiast jest, proszę Państwa, niestety w tym momencie spadek ludności mieszkańców powiatu kozieńskiego, co jednocześnie wiąże się z naszym po prostu jak gdyby dalszym działaniem, czyli macie Państwo świadomość tego, że spada liczba poniżej 60 tysięcy, automatycznie zamiast 19 radnych prawdopodobnie będziemy mieli 17 radnych w przyszłej kadencji. Liczba obecnie na 31 grudnia 2022, liczba mieszkańców wynosi 57 523 osoby i w stosunku do roku 2021 zmniejszyła się o 1657 osób. Jeżeli chodzi o działania i wyniki finansowe powiatu, ponieważ również jako zarząd za te sprawy odpowiadamy, myślę, że możecie Państwo być zadowoleni. My jesteśmy jako zarząd na pewno zadowoleni z tych osiągnięć, które po prostu miały miejsce w 2022 roku, ponieważ rozpoczynaliśmy plan dochodów w roku 2022, 1 stycznia, z kwotą 74 283 868 zł. Natomiast w ciągu roku te przychody zwiększyliśmy do kwoty 93 965 264 zł, czyli o 26,49%.
a więc 126% osiągnęliśmy dochodów roku 2021, co wiązało się oczywiście, jak Państwo obserwowaliście na bieżąco, z działalnością naszą, z wnioskami składanymi, z pozyskiwaniem środków zewnętrznych, ponieważ no, na pewno macie Państwo świadomość, że tak szczerze mówiąc i Pan Skarbnik na pewno by to poparł, że możliwości jak gdyby finansowych pod kątem produkowania albo może zarabiania pieniędzy jako starostwo nie mamy. Także nasza działalność przede wszystkim to jest umiejętność pozyskiwania pieniędzy zewnętrznych i myślę, że ta kwota 19 milionów, która przyrosła w ciągu roku, to myślę, że jest to ten efekt właśnie naszej tej działalności dodatkowej, czyli próby pozyskiwania pieniążków, które po prostu wykorzystujemy później na naszą działalność gospodarczą. Natomiast jeżeli chodzi o wydatki, plan wydatków rozpoczynaliśmy od kwoty wydatków 70 milionów, natomiast skończyliśmy na 96. To jest też, proszę Państwa, skala 136% w stosunku do 2021 roku. Także też myślę, że możemy powiedzieć, że zrobiliśmy bardzo duży krok, no bo prawie 40% zwiększenia dochodów. Przede wszystkim poprzez pryzmat po prostu tych wniosków, o których mówiłem, czyli pozyskiwania środków zewnętrznych, to jest też nasz sukces. A myślę, że takim najbardziej jak gdyby takim miarodajnym i może pokazującym tą naszą działalność pod kątem jak gdyby rozwoju tego naszego powiatu, tej małej ojczyzny, to jest przede wszystkim po prostu zwiększenie wydatków majątkowych, ponieważ wydatki majątkowe rzędu 27 897 537 zł 19 groszy w stosunku do 8 324 440 zł, to stanowi, proszę Państwa, 335%, czyli 3 razy więcej wydatków majątkowych zostało zrealizowanych w roku 2022. To po prostu myślę, że powinno nas cieszyć, ponieważ Państwo również to obserwowaliście w poszczególnych realizacji poszczególnych zadań. Na pewno warto też podkreślić kwestię realizacji zadań, jeżeli chodzi o infrastrukturę drogową, bo tak jak Państwo w raporcie tam mieliście, no były poszczególne odcinki wykazane w tym raporcie. Natomiast myślę, że warto tutaj tylko przytoczyć cyfrę w postaci 9 km 978 metrów, czyli tyle po prostu udało nam się zrealizować w roku 2022, jeżeli chodzi o poprawę infrastruktury drogowej. To nie jest tylko budowa, to są remonty, to są po prostu różne inne działania, które pozwoliły na to, żeby ta infrastruktura drogowa była przydatna i była bezpieczna przede wszystkim dla użytkowników powiatu kozienickiego. W perspektywie tego, że wcześniej w 21 było około 4 km, także tutaj po prostu Państwo widzicie, że również jest to podwojenie po prostu, jeżeli chodzi o infrastrukturę drogową, a do tego wszystkiego dzięki dobrej współpracy z samorządami gminnymi udało nam się również dorzucić infrastrukturę poprawiającą bezpieczeństwo przy drogach powiatowych, czyli budowę chodników. I tu przede wszystkim słowa podziękowania, bo myślę, że to nie jest obowiązek samorządów, nie jest obowiązek wójtów, ale jednak po prostu mają świadomość tego, że to jest dla dobra wspólnego, czyli zarówno dla nich jako dla wójtów, jak również dla powiatu. Jest to działanie pozytywne i udało nam się wspólnie wybudować 1193 metry bieżące chodnika, co też poprawiło, przede wszystkim to jest gmina Głowaczów i gmina Magnuszew, za co serdecznie włodarzom tych gmin dziękuję, że zechcieli współpracować razem z nami w poprawie tego bezpieczeństwa na terenie naszego powiatu. Myślę, że również po prostu no w tej chwili akurat będziemy za chwilę rozmawiali o zakończeniu, o oddaniu budowy ośrodka szkolno-wychowawczego, ale myślę, że również ważnym takim zadaniem, które realizowaliśmy w 2022 roku, to było po prostu kontynuowanie budowy ośrodka szkolno-wychowawczego, który naprawdę rósł w oczach i to po prostu każdego cieszyło. Myślę, że w tej chwili po prostu jesteśmy już u finiszu i naprawdę będzie to taka z pewnością kiedyś
wisienka na torcie naszej Rady jako Rady kadencji 2018-2024, bo na pewno takie inwestycje rzadko powstają i rzadko przy takim udziale finansowym, czyli te ponad 26 milionów, to jest jednak wydatek spory przy naszym budżecie, który kiedyś wynosił i wynosi nadal chyba około 5 milionów do 7 milionów w porywach, jeżeli chodzi o fundusze inwestycyjne. Udźwignąć takie zadanie to też nie jest prostym zadaniem, także tutaj słowa podziękowania dla wszystkich Państwa, że zaufaliście nam jako zarządowi, że pozwoliliście nam po prostu to zadanie wprowadzić i realizować, ponieważ ono było wprowadzone, ale generalnie po prostu, jak sami pamiętacie, jednak przy tej perspektywie wstępnej, która miała miejsce, czyli przy środkach z Urzędu Marszałkowskiego w kwocie około 4 milionów, to wszystko pozostałe było w WPF-ie zapisane, ale jednak mimo wszystko to były pieniądze wirtualne, bo gdybyśmy po prostu zaangażowali te pieniądze, które były potrzebne do budowy tego ośrodka z pieniędzy naszych, to mielibyśmy świadomość tego, że po prostu żadnych innych zadań byśmy nie udźwignęli i byśmy po prostu stanęli w miejscu, a to by było po prostu na pewno nie najlepszym posunięciem dla naszego działania, jeżeli chodzi o powiat kozieński. I tutaj na pewno cieszę się, że udało nam się, no nie lada wysiłek trzeba było włożyć, ale udało się te ponad 16 milionów pozyskać z rezerwy budżetowej i jak Państwo widzicie dzisiaj, jest to piękna sprawa w postaci po prostu tego budynku. Myślę, że to będzie po prostu również wizytówka na pewno i Kozienicy, i powiatu kozieńskiego i myślę, że to będzie wspaniała ostoja dla dzieci wymagających potrzeby i wsparcia dzieci specjalnej troski, bo po prostu do tej pory naprawdę ta praca, która miała miejsce, mimo tego, że było pełne i bardzo dobre przygotowanie merytoryczne kadry pedagogicznej ośrodka szkolno-wychowawczego i wyniki, które oni tam osiągali, to do tego wszystkiego brakowało tylko jednego, czyli tego, żeby jeszcze po prostu wprowadzić warunki XXI wieku, a myślę, że takie właśnie w tej chwili będziemy mogli im zapewnić. Dziękuję również wszystkim naczelnikom i dyrektorom placówek, które podlegają pod starostwo, ponieważ również Państwo prowadzili po prostu swoje działania inwestycyjne, a więc różne programy, czy to powiedzmy jakieś programy z ministerstwa w szkołach, czy ewentualnie PCPR, programy socjalne wspierające osoby potrzebujące. Także tych środków naprawdę pozyskiwaliśmy sporo i tu słowa podziękowania za to, że Państwo zechcieliście po prostu udźwignąć ten temat i po prostu staraliście się wyciągnąć rękę po pieniądze zewnętrzne, bo to tylko po prostu przysparza ewentualnie i daje szansę na poprawę tego, co robimy i w lepszym wydaniu. Serdecznie dziękuję również wszystkim pracownikom, bo myślę, że po prostu ani zarząd, ani starosta niewiele mógłby wskórać, bo nie jesteśmy omnibusami, nie jesteśmy po prostu w tym momencie osobami, które wszystko potrafią. Działalność zarządu, działalność starosty to jest po prostu przede wszystkim merytoryczne doświadczenie i chęć współpracy, którą pracownicy wszyscy świadczą nam na co dzień. A myślę, że po prostu, nie wiem jak Państwo słyszeliście, ale do nas docierały sygnały pozytywne pod kątem tego, że nie trzeba nie wiadomo ile czasu czekać na jakiekolwiek decyzje. Być może tak jak w każdym przypadku, gdzieś tam jakaś jedna czy dwie sytuacje mogą się gdzieś zdarzyć, ale nawet takie sytuacje do nas nie trafiały, bo zdarzało się, że przychodzili petenci i na górę, nawet na drugie piętro, chciało im się wejść, przyjść, podziękować za to, że naprawdę jest wysoki poziom po prostu świadczonych usług. Myślę, że to wprowadzenie tego systemu kolejkowego również sprawdziło się przez pandemię, ale z drugiej strony po prostu zadziałało pozytywnie, jeżeli chodzi o obecne działanie, ponieważ jak wchodzimy do Urzędu Pracy o godzinie 7:30, czasami bywa nawet i 30 osób, okazuje się, że w ciągu godziny to wszystko się gdzieś tam rozchodzi, gdzieś tam po prostu znika. To świadczy po prostu o tej dobrej organizacji pracy i to po prostu przyczynia się do na pewno pozytywnych sygnałów, które później płyną od mieszkańców, od społeczeństwa. Także serdecznie dziękuję. Dziękuję Państwu za to, że po prostu często
Być może mogłaby być i dyskusja, powiedzmy, gdzieś tam, powiedzmy, że no, trudna, ale z tych trudnych dyskusji często wychodziły nam działania wspólne, które po prostu doprowadziły do tego, że możemy dzisiaj po rok 2022 powiedzieć, że zrealizowaliśmy postanowione zadania, zrealizowaliśmy, powiedzmy, z sukcesem, bo na pewno po prostu sukcesem na pewno finansowym, inwestycyjnym, ponieważ każda inwestycja nam wyszła. Myślę, że też sukcesem jest to, że jak Państwo wiecie, to, że była ta duża inflacja, mieliśmy sporo inwestycji i to, że udało nam się te inwestycje udźwignąć bez jakichś mocnych potknięć, bo to, o czym tu mówiliśmy, czy o drodze w Cecylówka Brzuska, gdzie dołożyliśmy parę złotych, okazuje się, że jednak po prostu to, że byliśmy przygotowani na ewentualne takie wydatki w postaci wcześniej zaplanowanej większej dotacji z Polskiego Ładu, to później okazało się, że mogliśmy spokojnie dzięki programowi, dobrze skonstruowanemu programowi Polski Ład, wrócić do tego zadania, udowodnić, że po prostu wynikało to z umowy i na dzień dzisiejszy praktycznie dołożyliśmy aż 45 tysięcy do takiej inwestycji, która kosztowała prawie 9 milionów. Także myślę, że to też jest nasz sukces wspólny, sukces również tych osób, które pisały te programy. Tu słowa podziękowania również dla pana dyrektora Zarządu Dróg Powiatowych, który po prostu dzięki temu swojemu doświadczeniu, dzięki właściwemu czasami przeszacowaniu kosztów, które opiewały w programach i w tych wnioskach, które składaliśmy, to powodowało, że te wnioski, które później były dofinansowane, nie były jak gdyby obciążone takim dodatkowym po prostu kosztem, który byłby nie do udźwignięcia przez nas jako powiat. Także też słowa podziękowania dla Zarządu Dróg, dla pracowników i dla pana dyrektora. Czy coś jeszcze miałbym do dodania? No myślę, że po prostu, myślę, że Państwo po prostu zapoznaliście się z raportem. Jeżeli jakieś takie gdzieś sugestie, czy pytania, czy wskazówki do pracy na ten 2023 rok Państwu się nasuwają, to bardzo proszę, jesteśmy otwarci na to, żeby te sugestie przyjmować, bo wychodzimy z założenia, że przede wszystkim dobra współpraca, zrozumienie, dyskusja, to przede wszystkim to może doprowadzić tylko do tego, że w rzeczywistości na koniec możemy się cieszyć wspólnym sukcesem. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Przypominam Państwu, że jesteśmy w punkcie debata nad raportem o stanie powiatu. Jako pierwszy chciał zabrać głos pan radny Tomasz Trela. Proszę. Panie przewodniczący, panie starosto, szanowni radni, ja mam krótkie pytanie i potem będę miał drugie pytanie. Pierwsze pytanie dotyczy wykonania, mówił pan starosta dużo o inwestycjach drogowych i także chodnikach. Mam pytanie odnośnie wykonania projektu technicznego chodnika na drodze 1727 w Śmietankach, który został wykonany w niespełna 30% zakresie. Ze względu na krótszy odcinek chodnika niż pierwotnie zakładano. Jak krótszy i z czego wynikało zawężenie tych prac? Panie radny, przyjmiemy może taką konwencję. Pytania i później pan starosta. Czyli, ale może o... Tak, to byśmy pan starosta już by jednocześnie mógł odpowiadać i by to nam ułatwiło pracę. Proszę drugie pytanie. Ja drugie radny. Pytanie. Tak. A już jest. Dobra. Proszę. Witam. To może. Nie. Słyszałem, tak. Panie radny, pan dokończy i później pan dyrektor dobrze będzie odpowiadał. Proszę. Czy drugie pytanie jest z innej branży troszkę, także. Może lepiej będzie, jeżeli pan dyrektor taką samą sugestię odpowie. Jak państwo uważają? Proszę, panie dyrektorze, tak, dobrze, dziękuję panu. Proszę. Witam państwa serdecznie. Jeżeli chodzi o projekt na drogę Kozienice-Śmietanki, nie mam regulowanego stanu prawnego w całości tej drogi, bo ona opiewa prawie na 4 km, więc tu decyzja zapadła, żeby
zrobić tylko ten odcinek, na którym mamy regulowany stan prawny, czyli tam wychodzi 600 metrów. Doszliśmy do mostku i obecnie no, albo musimy resztę zrobić ze zrydu, czyli zabrać ludziom grunty i wybudować chodnik, no ale wiadomo, zryd się wiąże z odszkodowaniami dla mieszkańców. Jeżeli z tego co wiem, to była propozycja dla pana burmistrza o finansowaniu tego odcinka drogi łącznie z chodnikiem, ale to chyba na przyszły rok będzie finansowanie. No tyle z mojej strony. Czyli dziękuję, to generalnie proszę, dlatego, że to grunty ludzkie były i dlatego nie można było jakby nawet projektu zrobić na to, tak? Okej, okay, proszę panie radny, kolejne pytanie. Panie starosto, zacznę od zaskakującej rzeczy, czyli gratulacje za wykonywanie tej inwestycji, jaką jest specjalny ośrodek szkolno-wychowawczy. Ja naprawdę niezwykle cieszę się z tego, że można to oglądać i gratulacje i cieszę się bardzo, że było tak wysoki poziom dofinansowania środków zewnętrznych, głównie środków rządowych, ale także i środków samorządowych z województwa mazowieckiego. Ja mam tylko taką małą uwagę, ja prosiłem o to, żeby, prosiły mnie media radomskie o to, żeby wejść na teren jeszcze nie przyjętej tej budowy, ze względu na to, że jest ogromne zainteresowanie tym naszym ośrodkiem. Muszę państwu powiedzieć, że do mnie osobiście kilka osób się zgłosiło z pytaniem o to, no jak można dziecko zapisać do tego ośrodka i wydawało mi się i dalej mi się wydaje, że taka reklama w mediach radomskich przez konsorcjum Co za Dzień, Radio Rekord, Telewizja Dami byłaby ogromną reklamą dla tego ośrodka, bo wiemy, że to jest duży ośrodek i na pewno trzeba go wypełnić i będzie to dla nas z korzyścią, jeżeli chodzi nawet o finansowanie i subwencje, prawda, bo to jest jedyny rodzaj szkoły, która może się samofinansować. Także szkoda, że odmówiono mi dwa tygodnie temu prawa wejścia na teren tego ośrodka, przy czym w międzyczasie oczywiście była wizytacja radnych jednej opcji wraz z parlamentarzystami, ale to szkoda. Myślę, że dalej ten ośrodek obroni się i będzie duże zainteresowanie tego ośrodka. Panie radny, tylko jakieś pytanie państwa. Pytanie proszę. Dlaczego? Proszę państwa, tak jak widzieliście dzisiaj na sesji, dwa razy wychodziłem, ponieważ jesteśmy od dłuższego czasu na gorącej linii, czyli cały czas dzwoni albo kuratorium, albo ministerstwo, albo kancelaria i w tym momencie po prostu cały czas uzgadniamy pewne procedury związane z otwarciem tego ośrodka. A przede wszystkim gorące działania to również miały miejsce tutaj u nas w starostwie, ponieważ non-stop siedzieliśmy z przedstawicielami zamówień, gdzie po prostu musieliśmy dopinać to wszystko do ostatniej chwili, żeby się zmieścić w wydatkach również, bo wydatki kwalifikowane mamy do 31 lipca. W 100% nie wiedzieliśmy, czy do 30 maja, czy do 15 czerwca, czy do 20 czerwca uda nam się zamknąć budowę, bo jak państwo widzicie, zakładaliśmy do 30 maja, że ewentualnie już będziemy tam mieli prawie że posprzątane. Okazuje się, że no nie zawsze gdzieś tam pewne rzeczy gdzieś wyskoczą i to się troszeczkę gdzieś przesuwa. Dlatego też w tej chwili również cały czas goniliśmy jak gdyby ten termin i dlatego tam chodziło nam o to, że bo jak pan radny tutaj powiedziałby, że tak, w ramach komisji, bo byliśmy wspólnie, w ramach komisji byliśmy raz na wizytacji, tam powiedzmy ośrodka, byli przedstawiciele również Urzędu Marszałkowskiego, byli przedstawiciele, którzy po prostu dofinansowywali, także mieli świadomość tego, jak wyglądają prace, jak ten ośrodek będzie wyglądał. Później owszem była jedna wizyta również parlamentarzystów, którzy byli wtedy akurat w Kozienicach, przy okazji wykorzystaliśmy ich obecność, poszliśmy również pokazać, bo nie wszyscy byli na początku nawet przy kamieniu węgielnym, niektórzy po raz pierwszy to widzieli i też pozwoliliśmy sobie na tą krótką wizytę wtedy na budowie i na tym zakończyliśmy, dlatego po prostu myślę, że jest jeden do jednego, panie radny, powiedzmy, że w miarę przedstawiliśmy jednej drugiej stronie, że i 4 miliony dobrze wykorzystaliśmy i 16 dobrze wykorzystaliśmy, natomiast jeżeli chodzi o promocję, w tej chwili szykujemy spot, tylko chcieliśmy, żeby po prostu te prace
prace wykończeniowe doszły do 100% i ewentualnie wyposażenie, żebyśmy byli w stanie powiedzmy dostarczyć, bo pierwszy termin mieliśmy wstępnie na 26, ale to wszystko dynamicznie się odbywało, miał być pierwszy termin 26, stanęło na 23, bo jak Państwo wiecie, będziemy mieli uroczystość ogólnopolskiego zakończenia roku szkolnego i przy okazji otwarcia tego ośrodka szkolno-wychowawczego w Kozienicach. Także myślę, że to też będzie wspólny sukces Państwa, nasz, bo wszyscy Państwo dostaliście zaproszenie. Myślę, że będziemy mogli siąść, wspólnie cieszyć się właśnie, tak jak Pan Radny powiedział, tym uśmiechem na twarzy zarówno dzieci, rodziców, jak i pracowników, bo myślę, że pracownicy również tego oczekiwali, żeby w normalnych warunkach z tymi salami do feedbacku, do wyciszenia i te pracownie dobrze wyposażone, to wszystko po prostu będzie im pozwoli im jeszcze lepiej wykorzystać swój warsztat merytoryczny, który do tej pory mają takie doświadczenie. Także myślę, że po prostu aż tak bardzo źle nie chcieliśmy, a mówię, wykorzystamy Państwa pomoc za chwilę, bo chcielibyśmy naprawdę dotrzeć do jak największej liczby odbiorców, żeby ta szkoła, która w tej chwili jest przygotowana na 100 uczniów, na 60 uczniów, jeżeli chodzi o internat, żeby została wypełniona, bo to jest korzyścią i dla dzieci, ale również dla nas, bo tu chodzi przede wszystkim o bilans finansowy, bo w tej chwili około 700 tysięcy dokładaliśmy do ośrodka już w opactwie, a tutaj będzie ta infrastruktura jeszcze większa, także myślę, że warto by było o to zadbać wszelkimi siłami, czyli zarówno ze strony radia, telewizji, naszej telewizji. Myślę, że po prostu wszystkie siły razem sprzęgniemy i będziemy starali się to, ten ośrodek wspaniały wypełnić. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Pan radny Andrzej Jung, proszę. Dziękuję bardzo, panie przewodniczący, wysoka rado, panie starosto. Zmiany wprowadzone w styczniu 2018 roku umożliwiły organowi, tak jak nam, Radzie, kontrolę organu wykonawczego, nie tylko radnym, ale także mieszkańcom. Umożliwiło to udział mieszkańców w debacie publicznej po to, by te sprawy przedstawiane w raporcie były analizowane, omawiane. Miałyby możliwość zadawania pytań. Mieszkańców nie ma. Z czego to wynika? Czy z udostępnionej treści raportu, który jest trudną treścią i niezrozumiałą, czy nie zostali mieszkańcy w sposób właściwy zawiadomieni? Przypomnę, że wtedy, gdy byłem starostą, radny ówczesnej opozycji, dzisiaj ekipy pana starosty, zgłaszał wniosek o tym, by raport był przyjęty, nie raport, tylko jak ma wyglądać ten raport, jaką treść, miał być przyjęty uchwałą Rady, w którym by były doprecyzowane wszystkie oczekiwania, które wynikają z potrzeb zainteresowanych. Tak jak mówiłem, raport wprowadzono po to, by zwiększyć kontrolę Rady nad organem wykonawczym. Brak w tym raporcie, czego mnie brakuje. W informacjach ogólnych Pan mówił, podał informację o liczbie mieszkańców i liczbie mieszkańców, która ciągle się obniża. Brak tej informacji, analizy, czym to jest spowodowane, czy są możliwości, co zrobić, by temu zapobiec, zaradzić, czy ten trend jest całoroczny, czy czasowy. Przypomnę Państwu, bo też jestem mieszkańcem tego powiatu i wiem, jest wiele ośrodków na terenach naszych gmin, w których w okresie letnim jest więcej, więc jesteśmy atrakcyjni bardzo turystycznie, rekreacyjnie. Chętnie tutaj przybywają i przebywają mieszkańcy. Informacje finansowe, które powinny być zawarte, no to te informacje są, te odstępstwa od planów są zawarte. Informacji o stanie mienia komunalnego, brak informacji o tym, jak to mienie
jest wykorzystane, czy to mienie jest gdzieś naruszone prawo, czy nie, bo śledząc geoportal nasz i patrząc na stan rzeczywisty i stan, który winien, no ja tam dopatruję się pewnych rozbieżności. Tej informacji nie ma, nie pojawiła się informacja o tym, czy były jakieś decyzje zezwalające na te odstępstwa. Tego mi w tym raporcie brakuje. Informacje o realizacji polityk, programów, strategii są, no tylko dobrze by było, by tam jakimś wskaźnikiem określić oczekiwania, załóżmy 100-procentowe, realizowane były w iluś procentach. Czy to jest, tego nie ma. I brak też wyartykułowanej informacji współpracy z innymi samorządami. Pan mówi o współpracy z samorządem gminy Głowaczów, Magnuszew. Mamy więcej samorządów. Są pozostałe samorządy, samorządy powiatowe, ościenne, samorząd wojewódzki. Jak ta współpraca się układa, to nie zostało wyartykułowane. Pan, to chwała panu za to, że pan zdobywa te środki i dużo zdobył, co mocno artykułujesz pan, to jest bardzo dobre, ale w tym raporcie też brak tych informacji mocno wyartykułowanych, że dzięki panu osobistemu interwencji uzyskano takie czy inne środki. Brak informacji podsumowujących oraz wskazania priorytetów na kolejny okres. Z informacji o realizacji uchwał uważam, że istnieje pewne przekłamanie. To, co przed chwilą wspomniał radny Trela, realizacja, co wyartykułowała komisja rewizyjna z realizacji chodników Zakrzew czy Śmietanki. Budżet przewidywał w przypadku Śmietanek 100 tysięcy, 29% wykorzystane. Więc no to nie jest wykonany budżet, nierealizowany. Podobnie sytuacja, niepokoi mnie bardzo sytuacja w szpitalu, niewykonanie zadań inwestycyjnych, termorenowacji, modernizacji, która była, no jest tam wzmianka tylko, że COVID. Czy nie można było tego zadania rozciągnąć na wiele lat, na 2 lata? No tej informacji brak, która by bardziej to precyzyjnie oczyszczała. Niepokojącym jest stan finansów szpitala, o które byłem przekonany, że obecny skład zarządu w składzie wicestarosty, która mnie zwracała uwagę, że wskazywała mnie drogi, jakie należy podjąć działania, aby tą sytuację naprawić, tłumacząc to na posiedzeniu komisji, że wykłada na uczelni, zajmuje się tymi sprawami, no tutaj myślałem, że to będzie naprawdę działanie, które szybko odbuduje tą sytuację. Zresztą doświadczenie w polityce społecznej, w gminie czy w urzędzie wojewódzkim, wierzyłem, że ten skład, który jest, umożliwi. Zresztą tutaj kolega radny mówił też, że uczestniczył w wyborze wszystkich dyrektorów, no to coś to naprawi. To na tą chwilę tyle. Dziękuję bardzo. Pan starosta, tak? Proszę. Drodzy Państwo, myślę, że często rozmawialiśmy na temat tego, jakie pieniądze były pozyskiwane. Nie samorząd powiatowy, może tak powiem. Samorząd powiatowy jest to samorząd, który po prostu polega na działalności po pierwsze przez zarząd, po drugie przez radę. Dlatego też to, co pan radny zasugerował, że powinienem wpisać, gdzie, co zdobyłem i tak dalej. Myślę, że po prostu tu nie chodzi o to, że to Wolski zdobywał, bo to nie jest program wyborczy. Nie chciałem tu robić żadnego programu wyborczego. To jest sprawozdanie, które się nazywa raportem o stanie powiatu, o realizacji zadań, o głównie sytuacji finansowej i jak to wyglądało, jeżeli chodzi o dochody.
Natomiast takie szczegóły dotyczące, gdzie pojechałem, jakie pieniądze załatwiłem, od kogo załatwiłem, czy udało mi się gdzieś wniosek złożyć, czy ten wniosek trzeba było po prostu w tym momencie mocno argumentować, czy ktoś musiał pomagać. Nie, to nie są najważniejsze sprawy, to jest kuchnia, czyli w tym momencie, jak Państwo idziecie do restauracji, to jeżeli smaczny był posiłek, to dziękujecie, że był smaczny, a w tym momencie, kto go przygotowywał i z jakich produktów, czasami, jeżeli coś jest podejrzanego, to się zapytacie. Myślę, że w tym momencie po prostu staraliśmy się, żeby żaden podejrzany produkt tutaj do tej kuchni, która się nazywa powiatem kozienickim, nie trafił i po prostu myślę, że w tym momencie możemy tylko być zadowolonym z tego, że produkt, który żeśmy wyprodukowali w 2022 w postaci wyników finansowych, wyników inwestycyjnych, w postaci tych wszystkich przedsięwzięć, które nam się po prostu udało zrealizować, to jest to, co powinno nas cieszyć, a myślę, że w szczegóły nie chciałbym po prostu się zagłębiać, żeby tutaj po prostu wyłuszczać takie sprawy. Jeżeli chodzi o zmniejszenie liczby mieszkańców, no owszem, proszę Państwa, ale myślę, że my jesteśmy tym takim samorządem, który po prostu jak gdyby w pewnym sensie uzupełnia działalność poszczególnych samorządów gminnych. I teraz to, czy z Głowaczowa, czy z Grabowa, czy z Magnuszewa, czy z Sieciechowa, czy z Gniewoszowa ubywa mieszkańców, to myślę, że to jest wspólne działanie, ale przede wszystkim to po prostu zależy samorządom gminnym na tym, żeby po prostu wyjść z jakąś infrastrukturą, zbadać, co jest potrzebne, z czego to wynika. Ale generalnie Państwo wiecie, że taki trend jest w całym kraju, czyli po prostu ilość mieszkańców, przede wszystkim poprzez to, że widzimy, jak wygląda sytuacja w szkołach, że ta liczba dzieci zmniejsza się, to nie wynika z tego, że po prostu od nas uciekli mieszkańcy. To wynika również z tego, że jak obserwujemy po szkołach, proszę Państwa, w gminie Głowaczów było 7 szkół, dzisiaj zostało 2 szkoły i 1 stowarzyszenie. Także to wszystko po prostu trzeba było w ten sposób jak gdyby rozważać, a nie przez pryzmat tego, że akurat w 2022 roku zaniechaliśmy jak gdyby obserwacji tego, że odpłynęło tylu czy tylu mieszkańców. Myślę, że po prostu staramy się na tyle, ile możemy działać we własnym zakresie, natomiast generalnie to po prostu wynika raczej z tendencji takiej ogólnej, krajowej. Jeżeli chodzi o współpracę z samorządami, no po prostu te rzeczy, które po prostu miały miejsce, myślę, że tam były gdzieś wyłuszczone, natomiast po prostu pewien jak gdyby ten taki, ta kuchnia współpracy z samorządami, no to jest bieżące działania, to po prostu wszystkich bieżących działań się nie da w raporcie opisać, w jaki sposób współpracujemy, w jaki sposób działamy, bo to są wspólne po prostu inwestycje, które ewentualnie miały również miejsce na tej zasadzie, że dobra współpraca i rozmowy z samorządami powiedzmy przynosiły takie efekty, że gdzieś tam się pojawił samochód strażacki, gdzieś się pojawiła po prostu ewentualnie wniosek jakiś rozstrzygnięty pozytywnie, to wszystko po prostu również z tego wynikało, że ta współpraca, wzajemne po prostu wsparcie, wzajemne po prostu jak gdyby rozmowy na temat tego, która droga jest ważniejsza dla danego samorządu, to też miało miejsce i w ten sposób żeśmy po prostu ustalali i do dzisiaj ustalamy, bo na 23 również po prostu takie rozmowy są prowadzone z samorządami, gdzie samorządy proponują nam jakieś wkład własny, mając świadomość tego, że po prostu to nam również po prostu pomoże w działaniu i odciąży trochę nasz budżet, to też bierzemy to pod uwagę, że wtedy staramy się te drogi w pierwszej kolejności jak gdyby uregulować, a żeby przy jakimkolwiek możliwości złożenia wniosku wykorzystać taką propozycję współpracy. Czy coś jeszcze tam było? No to szpital to już mówię. No nie wiem, to ja bym miał tyle tutaj, pani wicestarosta chciała jeszcze się odnieść do jednego pytania. Dziękuję bardzo. Proszę bardzo. Proszę Państwa, jeszcze jeśli chodzi o termomodernizację, może dodamy, ponieważ program termomodernizacyjny obejmował tylko część zadań. Z naszych analiz finansowych wynikało, że powinniśmy dołożyć co najmniej kolejne 6 milionów złotych, a jeszcze powinniśmy przeszacować wedle nowych stawek. W związku z tym nie podjęliśmy tego działania, patrząc na sytuację szpitala w ogóle i jakie środki musimy przeznaczyć na wkład własny, musielibyśmy przekazać szpitalowi środki, a więc musieliśmy dokonać wyboru, czy dokonujemy termomodernizacji, czy przygotowujemy się na wsparcie. Dziękuję bardzo za promocję mojej wiedzy i mojego doświadczenia. Ja wiem, że może i w mediach społecznościowych słyszałam, że też już krążą informacje na temat
mojej działań. Powiem tak, proszę Państwa i Panie Radny, sytuacja szpitala, jaka była, jaka jest, Państwo dobrze wiedzieli. Mówiliśmy o teorii, bo wiedza moja jest wiedzą teoretyczną i wskazywałam kierunki. Część z tych kierunków udało nam się wspólnie z Panem Starostą zrealizować za zgodą Państwa Radnych. Część Państwo sami, tym Pan również blokował bądź stawał po drugiej stronie. Przygotowany został zgodnie właśnie z zasadami. Przede wszystkim audyt, który pokazał, jaki mamy aktualny stan na dziś, zarówno finansowy, techniczny. Pan dyrektor wspólnie, rozpoczęła się współpraca, troszeczkę trudno nam było na początku. Dziś jesteśmy, myślę, że już na dobrej drodze, jeśli chodzi o realizację wspólnych zadań. Na podstawie tych wskazówek, które wynikają z audytu, jak również z rozmów, które prowadzone są zarówno przez pana starostę i przeze mnie, jak i pana dyrektora w swoim zakresie, przygotowywany jest program naprawczy. Jesteśmy po spotkaniach w ministerstwach, po spotkaniach z Narodowym Funduszem Zdrowia, po rozmowach i w trakcie kolejnych rozmów również z bankami przygotowujemy koncepcję częściowych rozwiązań, które pozwolą funkcjonować szpitalowi. Sytuacja szpitali powiatowych jest bardzo trudna w całej Polsce, zresztą o wyższych wskaźnikach również. I w tym działaniu tylko współpraca i po części również restrukturyzacja, ponieważ rachunek ekonomiczny jest rachunkiem ekonomicznym. My tej restrukturyzacji nie dokonaliśmy. Pan dyrektor podjął działania o rozszerzeniu działalności. Teraz jesteśmy po rozmowach o uruchomieniu kolejnych poradni. Wspólnie uczestniczyliśmy, tu pan starosta przygotował spotkania i tu dzięki współpracy z ministerstwem mogliśmy uczestniczyć właśnie w bardzo konstruktywnych rozmowach i z Narodowym Funduszem Zdrowia i te wspólne działania mogą przynieść dodatkowe efekty, które pozwolą nam realizować zadania. I proszę nie wytykać personalnie, kto jest, czy ja jestem akurat omnibusem i mam wiedzę i doświadczenie, która pozwoli zrealizować cuda. Tych cudów nikt w Polsce na dziś w zakresie ochrony zdrowia nie dokona, natomiast wspólnie możemy zrealizować przynajmniej część działań, które pozwolą na dalsze funkcjonowanie szpitala. I nie przerzucajmy się tutaj odpowiedzialnością, bo chcemy wszyscy dobrze, a teoria z praktyką i czas, który jest wymagany do między innymi przygotowywania pewnych działań, jest tutaj najważniejszą rzeczą. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Proszę pani radna Grażyna Ziółek. Panie przewodniczący, państwo starostowie, szanowni państwo. Pytania dotyczące raportu. Pierwsze pytanie dotyczy rozdziału polityka prorodzinna, Centrum Pomocy Rodzinie. Swego czasu Centrum Pomocy Rodzinie poszukiwało kandydatów do pełnienia funkcji rodziny zastępczej zawodowej i niezawodowej. I utworzono 8 rodzin zastępczych, spokrewnionych i 2 rodziny niezawodowe. Ja chciałam zapytać, czy utworzenie tej opieki było wystarczające do potrzeb w danej chwili? Czy po prostu trzeba było, żeby wszystkie dzieci były zaopiekowane? Czy trzeba byłoby więcej tych rodzin zastępczych utworzyć? Czy to wystarczyło, to co Centrum Pomocy Rodzinie zrobiło? To jest jedno pytanie. Drugie pytanie, podobne bardzo, dotyczy poradni psychologiczno-pedagogicznej. Nasza poradnia psychologiczno-pedagogiczna obejmuje 40... O, jest pan. Tak. Nasza poradnia psychologiczno-pedagogiczna obejmuje 43 ośrodki oświatowe. I bardzo podobne pytanie, czy zatrudniony personel specjalistyczny jest w stanie przebadać i pomóc wszystkim w tych ośrodkach? No, bo wydaje się, że teraz w tej materii potrzeby są coraz większe.
To dotyczące raportu, pytania. I powiem szczerze, że chciałam się odnieść do kolegi Tomka i do kolegi Andrzeja. Do kolegi Tomka chciałam się odnieść w ten sposób, ponieważ zawsze mówi, że wszystko on chce wiedzieć, nawet wtedy, kiedy pan starosta musi tam załatwić coś według specjalnej procedury, tak to określmy. No ja jestem też takim samym radnym, tylko może nie taką funkcję pełnię w Radzie. I powiem szczerze, że też bym chciała wszystko wiedzieć tak samo. Więc zapytuję pana kolegę, dlaczego na komisję, którą zwołał tydzień przed tym naszym spotkaniem, no nie powiadomił wszystkich radnych, bo wiadomo, że i szkoła, i szpital to jest no oczko w głowie całej Rady. Doktor Śmiech zawsze, jeżeli chodzi o szpital, to zaprasza wszystkich radnych. Więc no myślę, że tutaj gdyby było tak samo zrobione, że wszyscy radni by byli zawiadomieni, nie tylko wybrani, no to wtedy nie byłoby problemu, pan radny nie miałby problemu, że jedna opcja była i tak dalej. Do kolegi Andrzeja, no to powiem tak, że wiadomo, że teraz pan starosta, były pan starosta wie bardzo dobrze, jak co rozwiązać. To ja tylko jeden absurd przypomnę, jeden absurd. Rozpoczęcie budowy szkoły bez dojazdu do budowy. Dziękuję. Dziękuję, szanowni państwo. Ja mam taką prośbę, żebyśmy się trzymali już tematu, bo jak... Nie, ale pani radna, bo po prostu mamy określony czas. No chciałem, żebyśmy tak w przeciągu 3 godzin skończyli dzisiejszą sesję, ale to tak już nawiasem. Proszę, pan dyrektor Stryś ma chyba odpowiedź w temacie pani radnej. To jest trudne do osiągnięcia. Niemniej jednak w tym roku pozyskaliśmy 2 rodziny, które są rodzinami zawodowymi, zostały przeszkolone. W sumie mamy 3. Na 42 województwa, nawet ostatnio było w Mazowieckim Urzędzie Wojewódzkim spotkanie, tylko 6 powiatów osiągnęło wskaźnik zakładany w powiatowych programach pieczy zastępczej. Między innymi my jesteśmy w tych powiatach 6, prawda? Tak więc tutaj ja staram się robić co mogę, ogłoszenia robimy. Niemniej jednak chyba najwięcej efektu to przynoszą rozmowy prowadzone z rodzinami, które już istnieją, prawda? Na ten moment sobie radzimy. Mamy naszą placówkę, gdzie w razie czego korzystamy sobie, piszemy pisma o zezwolenie wojewody w przypadku, gdy dzieci nie mają odpowiedniego wieku bądź chcemy zwiększyć ten limit. Tak więc na dzień dzisiejszy sobie radzimy, aczkolwiek cały czas poszukiwania trwają i to jest taki, że tak powiem, no, troszeczkę moja bolączka, ale jakoś pomalutku sobie dajemy radę w tym momencie. Dziękuję bardzo. Czy odpowiedź satysfakcjonuje? Dziękuję. Pan radny Tomasz Trela, proszę. Panie Przewodniczący, krótko odpowiadając, była to komisja branżowa i taką zaplanowana dużo, dużo wcześniej i taką formułę przyjąłem. Następnym razem, jeżeli będę miał taką przyjemność i honor pełnić funkcję przewodniczącego, z chęcią będę rozszerzał tą pracę. A teraz mam pytanie odnośnie jeszcze finansów szpitala. Jako że zaraz po tej debacie będziemy głosować nad udzieleniem wotum zaufania dla zarządu, więc ja zadam te pytania, żeby mieć pewność co do podjęcia decyzji w sprawie głosowania. Nowy zarząd na czele z panem starostą około 2 lata temu objął urzędowanie, objął tą funkcję. W tym czasie 2 lat, jak mogę mniej więcej pobieżnie sobie obliczyć, zadłużenie szpitala wzrosło z 65 milionów do około 90 milionów. Tutaj mogę oczywiście się pomylić, bo te dane nie są mocno precyzyjne, czyli około 25 milionów zwiększyło się zadłużenie. W międzyczasie strata netto, która oscylowała
od 3 do 8 milionów w tych początkowych latach naszej kadencji. Za 2022 rok wzrosła do prawie 14 milionów netto, czyli straty po minus amortyzacja. W tym roku, tak jak pan dyrektor szpitala nas informował, brakuje mu regularnie miesięcznie około 1 800 000 na bieżące funkcjonowanie szpitala, co odejmując nawet amortyzację jakąś tam szacunkową, wychodzi na to, że strata netto minus amortyzacja będzie minimum 15 milionów za rok 2023. Dwa lata funkcjonowania zarządu i nadzoru nad dyrektorem szpitala. Jedna konkretna rzecz, to widzę rzeczywiście audyt, który w połowie tej kadencji, tego okresu zarządzania, która się pojawiła, nie na początku zresztą pracy, tylko dopiero po roku. Pani starosta mówi o restrukturyzacji tego szpitala. To z jednej strony jakaś niekonkretna informacja, bo nie wiemy, jaki jest planowany zakres restrukturyzacji tego szpitala. Nie wiemy, w jakim zakresie będzie wprowadzany ten audyt i program naprawczy. Jednocześnie bardzo często byliśmy świadkami i na komisjach, i na sesji różnej takiej przepychanki słownej pomiędzy starostą a dyrektorem szpitala. I teraz jest tak, jeżeli winne są czynniki zewnętrzne, czyli wzrost stóp procentowych, czyli koszt obsługi długu, który nastaliśmy jako radni tej kadencji, no i który powiększał się regularnie poprzez te straty szpitala też. Z drugiej strony koszty utrzymania, czyli różnych produktów medycznych, wzrost utrzymania kadry medycznej, nie tylko medycznej, bo wiemy też, że wzrastała pensja minimalna i ona będzie wzrastać, bo już wiemy, że ona bardzo mocno wskoczy na od stycznia na 4240, od lipca następnego roku na 4300, które na pewno też jeszcze będzie dużym obciążeniem finansowym dla szpitala. Wiemy, że te straty się pogłębiały. To jest tak, jeżeli czynniki zewnętrzne warunkują to, że ten szpital się coraz bardziej zadłuża i ma coraz większą stratę netto, to należy bić na alarum, głosić dookoła, wołać na zewnątrz przede wszystkim do czynników decyzyjnych, jakie są czynniki rządowe, bo to one głównie wpływają na to, jakie są wpływy do szpitala, czego nie ma, ja tego nie widzę. Natomiast jeżeli są to czynniki wewnętrzne, czyli zarządzanie przez dyrektora, no to ma pan takie narzędzia jak odwołanie dyrektora i to dwa lata czeka pan, chyba że jest to dobra współpraca. Tylko że szpital nam się zadłuża, jest coraz większa strata i coraz większe zadłużenie, już niedługo będzie 100 milionów zadłużenie. Mam pytanie jedno właśnie, jaki jest planowany zakres restrukturyzacji tego szpitala, a druga, czy pan starosta planuje jakieś zmiany na stanowisku zarządzającego szpitalem? Dziękuję bardzo, pani starosta. Tak, najpierw ja chciałabym sprostować, ja powiedziałam, że rachunek ekonomiczny wskazuje na konieczność restrukturyzacji, natomiast te działania nie zostały podjęte, bo wiem, że przygotowany został audyt i na bazie audytu program naprawczy. W międzyczasie, państwo dobrze wiedzą i pan radny również, COVID i jednocześnie skutki po-covidowe dla szpitala, wzrost inflacji, koszty obsługi długu, to wszystko się nałożyło. Natomiast te działania, które prowadzi dyrektor, prowadzi dbając o to, tak jak państwo radni sobie życzą, bo państwo do tej pory nie przychylaliście się do naszych jakby sugestii, to państwo popieraliście dalsze funkcjonowanie szpitala w takim stanie, jak jest w tej chwili, i dalszy rozwój. Wobec tego szpital pozyskuje kolejne, bo jedną z metod jest pozyskanie środków i pozyskanie dodatkowych kontraktów, środków poprzez pozyskanie dodatkowych kontraktów, co dyrektor czyni, między innymi za pana aprobatą. Tu pozostawiam dalej staroście. Proszę państwa. Pani starosto, sekundę, ja się wtrącę.
ponieważ jest taka sprawa, tutaj pan radny poruszył problem kierunku, jak gdyby stosunku i kierunków działania pana starosty w stosunku do pana dyrektora, ale ta sprawa dotyczy przyszłości, a my rozmawiamy o raporcie za poprzedni rok. To ja może bym to proponował. Odpowiem tylko jedną rzecz. Mogę odpowiedzieć? No, proszę. Panie przewodniczący, Wysoka Rado, panie radny, powiedział pan, że 65 milionów było przy przejęciu przez zarząd zadłużenia. Jest teraz, mówi pan, 90. Matematyka mówi, że to jest 25 milionów. Zgadza się? I teraz powiedzmy, że tak, czy 16 milionów straty za rok 17 milionów straty za rok 2022, nie straty, ale z drugiej strony 16, może inaczej powiem tak, 16 milionów kosztów kredytu, czyli kapitał plus odsetki, czy miałem na to wpływ, czy to jest po prostu w tym momencie pozostałość poprzednich zarządów sprzed 20 lat, czyli mamy 16 milionów. Dodajmy teraz 21 rok, którym, proszę pana, mieliśmy 7800 minus amortyzacja, czyli 5 milionów, 5 plus 16, 21. 21, a pan wyliczył, że wzrosło o 25 milionów, czyli 4 miliony mamy w tym momencie do jak gdyby przeanalizowania, skąd one się wzięły. Biorą się przede wszystkim z tego, że po prostu oprócz tego, że były te koszty kredytu, na które wpływu ja nie miałem, pan nie miał i pan dyrektor nie miał, bo po prostu często się bronił podczas dyskusji na komisjach, na radach społecznych, że to wynikało po prostu z tego, że zastał taki stan i po prostu to trzeba niestety płacić i trzeba dalej działać. Natomiast dodatkowe koszta związane akurat z inflacją, czyli z tym czasem, kiedy po prostu to nastało, to niestety też było po prostu jak gdyby wypadkowa tego, że ani żadne przedsiębiorstwo, ani szpital, ani jakieś firmy, które niestety no, nie udźwignęły tych kosztów, które zostały zwiększone, to są takie rzeczy, które akurat na ten wpływu nie mieliśmy i po prostu myślę, że po prostu ten etap, który przeszliśmy przez te dwa lata, były kontrole zarządcze, bo próbowaliśmy pewne rzeczy ewentualnie gdzieś tam próbować sprawdzić. Wchodziliśmy z kontrolą zarządcą do szpitala, do pana dyrektora. Staraliśmy się na miarę możliwości zobaczyć, czy pewne działania są realizowane we właściwy sposób. Natomiast nie na wszystko mieliśmy wpływ, a to czy próbowaliśmy zaradzić? Próbowaliśmy. Ponieważ tak jak państwo słyszeliście na komisjach, na radach społecznych, byliśmy praktycznie we wszystkich instytucjach. Problem polega w tej chwili na jednej rzeczy. Polega przede wszystkim na tym, że to, co w tej chwili jak gdyby jest najtrudniejszą sprawą w szpitalu, to jest realizacja kwot potrzebnych na działalność bieżącą. Nie ma takich instytucji dzisiaj, ani w kraju, ani w Urzędzie Marszałkowskim, ani w żadnej innej instytucji, która w tej chwili powie, że ma sakiewkę z pieniędzmi na to, żeby dać do szpitala i w tym momencie oddłużyć szpital jednoznacznie. I jest taki program gdzieś rozpatrywany, mamy na to nadzieję, mamy nadzieję nie tylko dla szpitala Kozieńskiego, ale myślę dla każdego szpitala powiatowego, bo nie tylko, tak jak pani wicestarosta mówiła, nie tylko my jesteśmy w trudnej sytuacji, wiele szpitali w takiej sytuacji się znalazło. Przede wszystkim nasze zadanie w tej chwili to po prostu wytężyć wszelkie działania w tym kierunku, żeby po prostu próbować jak gdyby ten szpital doholować do czasu, kiedy pojawi się faktycznie jakiś program, który pozwoli naszemu szpitalowi również spokojnie funkcjonować. I mamy na to nadzieję, że po prostu w tej chwili też, tak jak pani wicestarosta mówiła, podjęliśmy rozmowy z bankami, ponieważ mamy świadomość tego, że te stopy i te powiedzmy koszta, które 11,3% w tej chwili w skali roku, jeżeli chodzi o zadłużenie i powiedzmy te koszta, które ponosimy, jeżeli uda się przenieść do jakiegoś innego banku i po prostu znaleźć takie rozwiązanie, które po prostu będzie tańsze, to będzie też jakiś krok do przodu. Także na pewno, panie radny, uważam, że dwa lata, owszem, tak jak pani wicestarosta powiedziała, na początku nie było przez rok czasu jak gdyby tego zielonego światła, przypomnijcie sobie państwo sami, że rozważaliśmy o to, czy audyt coś da, coś nie da, bo tych czterech audytów wcześniejsze po prostu gdzieś tam nie sprawdziły się. Państwo też nie do końca byliście przekonani co do tego. No, podjęliśmy ten krok wspólnie, zrealizowaliśmy. Może to nie jest po prostu
w dziesiątkę trafiliśmy, ale myślę, że jest to materiał, który pozwoli nam na to, żeby po prostu również w tej chwili wspólnie z panem dyrektorem zrealizowaliśmy szkolenie pod kątem pisania programów naprawczych. W tej chwili dzisiaj rozmawialiśmy, ponieważ będzie za chwilę złożone wnioski odnośnie doskonalenia zawodowego pracowników w poszczególnych oddziałach pod kątem liczenia, o czym mówiliśmy, żeby po prostu przeszkolić pracowników z każdego oddziału. Z każdego oddziału, nie jedna pani, która liczy i się nazywa koderem, tylko żeby to było 11 koderów, którzy po prostu będą liczyli, niech oni jakąś tam dostaną, powiedzmy, dodatkowe płace, ale w ten sposób, żebyśmy wszyscy czuwali nad tym, czy to nam się wylewa, czy nam się wlewa, bo to jest jedyny kierunek, który może doprowadzić do tego, że po prostu osiągniemy wspólny sukces. Dziękuję. Dziękuję. Ad vocem pan radny Tomasz Cela. Tak, ja mam pytanie do pani starosty, bo powiedziała pani, że mieli państwo propozycje, których my jako radni nie akceptowaliśmy. No więc ja sobie tak sięgam pamięcią przez te dwa lata i jedyna propozycja, którą państwo złożyli odnośnie szpitala, to było rzeczywiście stworzenie audytu. I tutaj przypomnę też, może ktoś nie pamięta, że ja byłem jedną z osobą, która od razu zgodziła się i werbalnie, i poprzez głosowanie na przyjęcie tego audytu. I innych propozycji dotyczącej usprawnienia i uzdrowienia pracy szpitala, ja ze strony zarządu nie widziałem. Jeżeli było takie i ja odrzuciłem, to bardzo proszę mi przypominać i przypomnieć. I jeszcze jedno, mam takie pytanie. Panie starosto, bezpośredni wpływ na to, co się dzieje w szpitalu, jak jest zarządzany, to ma zarząd. My jako radni oczekujemy propozycji, oczekujemy tych propozycji, o których mówiła pani starosta, ja których sobie nie bardzo przypominam, do rozpatrzenia i my jako radni jesteśmy od tego, żeby decydować, że tak, przychylamy się do tego, bądź nie. Natomiast tak jak wypina się pierś po ordery za stworzenie pewnego ośrodka, jakim jest ESW i słusznie, tak samo niestety trzeba nastawić drugą część anatomiczną ciała, jeżeli coś nie działa. Jeżeli coś się rozpada, jeżeli coś jest zagrożone, to bierze się odpowiedzialność indywidualną i tą indywidualną odpowiedzialność bierze przewodniczący zarządu, jakim jest starosta oraz cały zarząd, bo to zarząd stanowi władzę. Dziękuję. Dziękuję panie radny. Ja tylko przypominam, nie chciałem przerywać, ale ad vocem miało być do wypowiedzi, a pan szedł dużo dalej. No dobra, dziękuję pan radny Jung. Odpowiem pani radnej Grażynie na ten zarzut, że brak wjazdu. O tym, że wjazd był, rozmowy trwały, były uzgodnienia. Przypomnę, że rozmawialiśmy także o przesunięciu inwestycji w kierunku, który uniemożliwiał później racjonalne inne rozwiązanie tej ścieżki mieszkańców. Ale rozmowy trwały, nie poparte to żadną korespondencją, bo to były rozmowy ustne. Natomiast do pana starosty, odnośnie raportu. Brak mi w raporcie informacji o budżecie obywatelskim, o tym, czy były jakieś interpelacje, skargi, zapytania. Tej informacji w raporcie się nie pojawia i powiem jeden błąd, ale to wynikający chyba z pośpiechu i no, nieuważnemu sprawdzeniu. Na stronie 41 w pierwszym wierszu dzięki nowej przeprawie promowej, dzięki nowej przeprawie mostowej powinno być. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Czy jeszcze ktoś z państwa chciał zabrać głos? Nie widzę, w związku z tym stwierdzam, że punkt debaty nad raportem wyczerpaliśmy. Przechodzimy do podpunktu B, podjęcie uchwały w sprawie udzielenia wotum zaufania dla Zarządu Powiatu. Panie starosto, panie sekretarzu, przepraszam bardzo, może kiedyś pan sekretarz też będzie starostą, także czego mu bardzo życzę. Proszę o zapoznanie z treścią uchwały. Uchwała nr 60 łamane przez 302 przez 2023 Rady Powiatu Kozienickiego z dnia 19 czerwca 2023 roku w sprawie udzielenia Zarządowi Powiatu wotum zaufania. Na podstawie stosownych przepisów uchwala się, co następuje.
Paragraf pierwszy. Po rozpatrzeniu raportu o stanie powiatu kozienickiego za 2020 rok i po przeprowadzeniu debaty nad raportem podczas sesji w dniu 19 czerwca postanawia się udzielić wotum zaufania zarządowi powiatu kozienickiego. Paragraf 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Dziękuję bardzo. Zarządzam głosowanie w tej kwestii. Kto z Państwa radnych jest za udzieleniem wotum zaufania? Proszę o podniesienie ręki i zagłosowanie. Dziękuję. Kto jest przeciwny? Proszę o podniesienie ręki. Dziękuję. Kto się wstrzymał? Dziękuję. Stwierdzam, że za wotum głosowało 16 osób, 2 osoby było przeciw. Stwierdzam, że zarząd wotum zaufania uzyskał. Uchwała została podjęta. Przechodzimy teraz do punktu 7. Rozpatrzenie sprawozdania rocznego z wykonania budżetu powiatu kozienickiego oraz sprawozdania finansowego za 2022 rok. A to później już po absolutorium. Proszę pan starosta. Proszę państwa, dziękuję bardzo za to, że jednak w większości państwo uważacie, że te zadania, które realizujemy, staramy się realizować odpowiedzialnie i że po prostu przynoszą one efekty, bo myślę, że to ten stosunek głosów 16-2 świadczy o tym, że jednak te zadania zrealizowaliśmy dobrze, że to zaufanie, które nam państwo w tej chwili daliście, po prostu świadczy o jak gdyby tym takim uwierzeniu w to, że te możliwości, które były przed nami, wykorzystaliśmy no, w 95%, bo tak jak mówicie po prostu tutaj o szpitalu, nie jest to zadanie proste. Każdy z Państwa, który by tu zasiadł na naszym miejscu, po wgłębieniu się w ten temat, po 2 miesiącach byście się przekonali, że są rzeczy możliwe i są rzeczy bardzo trudne do zrealizowania. I to jest właśnie zadanie bardzo trudne, które naprawdę wymaga wspólnego wysiłku, wspólnego zaangażowania, wspierania i w tym momencie jeszcze zrozumienia po prostu decydentów, bo też to będzie nam potrzebne. Wierzę, że nam się to uda. Dziękuję bardzo. Dziękuję. Stwierdzam, że jesteśmy w punkcie 7, który poprzednio przytaczałem. Panie skarbniku, oddaję panu głos, proszę. Wobec tego proszę o zabranie głosu pana przewodniczącego Komisji Rewizyjnej z wnioskiem do Rady Powiatu w sprawie udzielenia absolutorium dla zarządu powiatu kozińskiego za 2022 rok. Proszę bardzo. Uchwała Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu z 11 maja 2023 roku. W sprawie wniosku o udzielenie absolutorium zarządowi powiatu kozienickiego za 2022 rok. Na podstawie artykułu 16 ust. 3 ustawy o samorządzie powiatowym komisja, paragraf pierwszy, Komisja Rewizyjna Rady Powiatu Kozienickiego w składzie Henryk Plak, Lidia Ligorowska, Zbigniew Sitkowski, Jerzy Śmiech i Marcin Zmitrowicz postanawia zaopiniować pozytywnie sprawozdanie z wykonania budżetu powiatu kozienickiego za 2022 rok. Punkt 2. Wnioskować do Rady Powiatu Kozienickiego o udzielenie zarządowi powiatu kozienickiego absolutorium za 2022 rok. Uzasadnienie. Komisja rewizyjna zgodnie z dyspozycją zawartą w artykule 270 ust. 2 ustawy z 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych rozpatrzyła na posiedzeniu w dniu 11 maja 2023 roku sprawozdanie finansowe za 2022 rok, sprawozdanie z wykonania budżetu powiatu kozienickiego za 2022 rok wraz z opinią Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie z 11 kwietnia 2023 roku. Uchwała nr 3/77/2023 składu orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie w
sprawie opinii o przedłożonym przez przewodniczącego zarządu powiatu kozińskiego sprawozdaniu z wykonania budżetu powiatu kozińskiego za 2022 rok wraz z informacją o stanie mienia powiatu. Na podstawie powyższych dokumentów, a także kontroli własnych działalności zarządu powiatu kozińskiego w roku budżetowym, Komisja Rewizyjna wydała opinię stwierdzającą prawidłowe wykonanie budżetu w 2022 roku, stanowiącą załącznik nr 1 do niniejszej uchwały. Biorąc pod uwagę prawidłowe wykonanie budżetu powiatu kozińskiego za 2022 rok, Komisja Rewizyjna wnioskuje do Rady Powiatu Kozińskiego o udzielenie absolutorium dla Zarządu Powiatu Kozińskiego. Uchwałę podjęto w wyniku przeprowadzonego jawnego głosowania w obecności 5 na regulaminową liczbę 5 członków komisji następująco. Za udzieleniem głosowało 5, przeciwko udzieleniu absolutorium głosowało 0, wstrzymało się 0. Paragraf 2. Upoważnia się przewodniczącego komisji do przekazania niniejszej uchwały przewodniczącemu Rady Powiatu w celu przesłania jej do Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie zespół w Radomiu. Paragraf 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem jej powzięcia. Podpisali się wszyscy członkowie Komisji Rewizyjnej. Henryk Plak, Lidia Rygorowska, Zbigniew Sitkowski, Jerzy Śmiech i Marcin Zmitrowicz. Do tej uchwały Komisja Rewizyjna ma opinię Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu Kozińskiego o wykonaniu tego budżetu Powiatu Kozińskiego za 2022 rok. Komisja Rewizyjna Rady Powiatu Kozińskiego na posiedzeniu 11 maja 2023 rozpatrzyła sprawozdanie finansowe za 2022 rok, sprawozdanie z wykonania budżetu Powiatu Kozienickiego za 2022 rok wraz z opinią Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie w sprawie opinii o przedłożonym przez przewodniczącego zarządu Powiatu Kozienickiego sprawozdaniu z wykonania budżetu Powiatu Kozienickiego za 2022 rok oraz informacją o stanie mienia Powiatu Kozienickiego za 2022 rok porównała z wynikami kontroli budżetu, jakich dokonała w ciągu roku po wysłuchaniu wyjaśnień starosty i skarbnika, stwierdza, co następuje. Plan dochodów na 1 stycznia 2022 rok wyniósł 74 283 868 zł 75 groszy, a po zmianach na dzień 31 grudnia 2022 rok wyniósł 93 965 264 zł i 56 groszy. W ciągu roku budżetowego plan dochodów zwiększył się o 24,49%. Wykonanie dochodów w 2022 roku wynosi 92 971 489 zł 94 grosze, co stanowi 98,94% planu rocznego po zmianach. Plan dochodów bieżących na 2022 rok po zmianach wyniósł 74 588 976 zł 85 groszy, a wykonanie 74 827 821 zł i 18 groszy, co stanowi 100% 0,32% planu rocznego. Plan dochodów majątkowych na 2022 rok po zmianach wynosi 19 397 287 zł 71 groszy, a wykonanie wynosi 18 143 668 zł 76 groszy, co stanowi 93,64% planu rocznego, a 19,52% wykonanych dochodów ogółem. Punkt 2. Plan wydatków na dzień 1 stycznia 2022 rok wynosi 77 978 954 zł i 3 grosze, a po zmianach na dzień 31 grudnia 2022 rok wynosił 103
877 355 groszy, 355 zł i 30 groszy w ciągu roku budżetowego. Plan uległ zwiększeniu o 33% i 21 setnych. Wykonanie wydatków na 2022 roku wynosi 96 225 884 zł 38 groszy, co stanowi 92% 63 setne planu rocznego po zmianach. Zrealizowane wydatki w 2022 roku stanowią 136,65% wydatków poniesionych w 2021 roku, które wyniosły 70 417 276 zł. Wydatki bieżące na 2022 rok w wysokości 74 307 004 zł i 95 groszy, a zrealizowane w kwocie 68 328 347 zł i 19 groszy, co stanowi 93,2% planu rocznego po zmianach. Wydatki majątkowe na 2022 rok zaplanowane zostały w wysokości 30 570 350 zł i 35 groszy, a zrealizowane w kwocie 27 897 537 zł i 19 groszy, co stanowi 91,26% planu rocznego po zmianach, a 28,99% poniesionych wydatków ogółem. Wykonane dochody bieżące są wyższe od wykonanych wydatków bieżących. Spełniona jest relacja artykułu 242 ustawy o finansach publicznych. Na projekty jednoroczne realizowane z udziałem środków funduszy Unii Europejskiej oraz na projekty wieloletnie krajowe w 2020 roku na zaplanowaną kwotę 491 404 zł 92 grosze po zmianach według stanu na dzień 31 grudnia 2022 rok wydatkowano kwotę 366 796 zł i 11 groszy, co stanowi 74,64%. W tym na projekty bieżące wydatkowano 361 280 zł i 23 grosze. Środki z Unii Europejskiej, środki krajowe i środki własne 10 030 zł i 19 groszy. Na projekty majątkowe wieloletnie zaplanowano kwotę 32 205 zł i 59 groszy. Wydatkowano kwotę 5 515 zł 85 groszy, środki własne powiatu kozienickiego. Punkt 4. Niektóre zadania inwestycyjne przyjęte do planu na 2022 rok nie zostały w pełni zrealizowane. Dotyczy to między innymi inwestycji: budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej Zakrzew Miszew w miejscowości Rozniszew na zaplanowaną inwestycję w kwocie 300 tysięcy zł, wykonano kwotę 180 tysięcy 12 zł 96 groszy, co stanowi 60%. Wyżej wymieniona inwestycja nie została wykonana w dużo niższym zakresie niż pierwotnie zaplanowano ze względu na warunki atmosferyczne i w końcu w 2022 roku wykonano krótszy odcinek chodnika. Poprawa standardów technicznych dróg powiatowych drogi nr 1733W o długości 2 km 12 metrów i drogi publicznej 1685W 2 km 75 metrów w powiecie kozienickim. Remont drogi powiatowej Warka Kępa Niemojuska Boże odcinek Kępa Niemojuska granica powiatu kozienickiego o długości 2 km 75 metrów. Remont drogi powiatowej Opactwo posiłek w miejscowości Kępice o długości 2 km 12 metrów z przebudową przepustu dwutorowego, dwuotworowego na rzece Jędrzejnica. Kwota planu 299 998 zł 58 groszy. Udział własny powiatu i kwota
1 137 334,58 zł. Z promesy z Banku Gospodarstwa Krajowego w ramach programu Polski Ład inwestycja ta została przesunięta do realizacji i finansowania na 2023 rok ze względu na przedłużające się regulacje prawne gruntów pod wyżej wymienione zrealizowane zadania drogowe. Wykonanie projektu technicznego chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 1727 Kozienice Śmietanki w miejscowości Śmietanki, gmina Kozienice, kwota planu 100 tysięcy zł, wykonanie stanowi 29 520 zł, co stanowi 29%, 52% wykonany został projekt techniczny na krótszy odcinek chodnika niż pierwotnie zakładano. Została przekazana dotacja w kwocie 32 205 zł 59 groszy do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego jako udział w własnym projekcie współfinansowanym ze środków finansowanych w Unii Europejskiej pod nazwą Regionalne Partnerstwo Samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie administracji i geoinformacji, a w 2023 roku została zwrócona niezrealizowana dotacja z Urzędu Marszałkowskiego. Z uwagi na brak możliwości wydatkowania przez Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego niezrealizowanej powyższej kwoty w 2023 roku sporządzony będzie aneks do umowy. Projekt w pierwotnych założeniach miał być realizowany w latach 2016-2019, jednakże z uwagi na niewykorzystane środki finansowe w roku 2022 został przesunięty do realizacji na lata 2016-2023, a ostateczne rozliczenie wyżej wymienionego projektu nastąpi w 2023 roku. W rozdziale 85.111 Szpitale Ogólne nie zostało zrealizowane w 2022 roku następujące zadanie inwestycyjne. Termomodernizacja budynku D Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Kozienicach, kwota planu 771 tysięcy. W 2022 roku Szpital Kozienicki ze względu na sytuację epidemiologiczną nie był w stanie przeprowadzić postępowania przetargowego i zrealizować wyżej wymienionego zadania inwestycyjnego. Punkt 5. Na koniec 2022 roku planowany był deficyt budżetu powiatu kozienickiego w kwocie 9 912 090 74 groszy. Natomiast rok 2022 zamknięto deficytem operacyjnym w kwocie 3 254 394 złote i 44 groszy. Różnica pomiędzy wykonanymi dochodami a wykonanymi wydatkami, deficyt ten pokryty został nadwyżkami i wolnymi środkami z lat ubiegłych. Punkt 6. Po rozliczeniu budżetu powiatu kozienickiego na 2022 rok powstały środki finansowe do wykorzystania, które stanowią kwotę 17 908 852 zł 94 grosze do dyspozycji Rady Powiatu Kozienickiego. Punkt 7. Zadłużenie powiatu kozienickiego na koniec 2022 roku z tytułu wyemitowanych obligacji stanowi kwotę 6 800 000 zł, a w 2020 roku została dokonana spłata obligacji w kwocie 700 000 zł. Termin spłat wyżej wymienionego zadłużenia przewidziany jest na lata 2022-2032. Wskaźnik zadłużenia do wykonywanych dochodów powiatu w roku budżetowym wynosi 7,31%. Punkt 8. Zobowiązania wymagalne w budżecie powiatu na koniec roku nie wystąpiły. Zobowiązania niewykonalne na dzień 31 grudnia 2022 roku wyniosły 3 784 252 zł 75 groszy. Dla porównania na dzień 31 grudnia 2021 roku stanowiły kwotę 3 623 493 zł i 41 groszy. Punkt 9. Dochody uzyskane z tytułu gospodarowania mieniem powiatu w 2022 roku wyniosły
311 554 zł. Sprzedaż mienia w roku 2022 roku stanowiła kwotę 1100 zł. Punkt 10. Aktywa trwałe. Majątek powiatu starostwa powiatowego i jednostek podległych. Na dzień 31 grudnia 2022 roku wynoszą netto 91 47 440 zł 89 groszy. Na dzień 31 grudnia 2021 roku wyniósł 67 143 515 zł i 27 groszy. W ogólnym rozliczeniu nastąpił wzrost wartości majątku powiatu o kwotę 23 903 925 zł 62 grosze. Głównie dotyczyło to wzrostu wartości środków trwałych, gruntów, budynków, lokali i obiektów inżynierii lądowej i wodnej, środków trwałych w budowie, inwestycja nowej siedziby Szkolnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego oraz środków transportu. Wartość brutto środków trwałych, suma umorzenia, pozycja 2 tabeli nr 2, informacji dodatkowej do bilansu, wartość środków trwałych, pozycja 2 bilansu łącznego stanowi kwotę 131 595 624 zł 80 groszy, w tym umorzenie dodatkowej do bilansu kwota 63 873 886 zł i 4 grosze. Wartość netto na dzień 31 grudnia 2022 roku bilansu łącznego kwota to 67 717 738 zł 76 groszy. A zatem umorzenie środków trwałych stanowi 48,54%. Długoterminowe aktywa finansowe w kwocie 50 tysięcy zł stanowią udział powiatu mazowieckiego w Funduszu Poręczeń Kredytowych. Przyjęty na dzień 2022 rok plan wydatków do realizacji nie został przekroczony w żadnym rozdziale klasyfikacji budżetowej. Wszystkie rozliczenia i spłaty zobowiązań przebiegały prawidłowo. Zarząd powiatu, realizując zadania związane z wykonaniem budżetu, kierował się zasadami celowości, legalności, rzetelności i oszczędności w gospodarowaniu środkami publicznymi. Zamówienia publiczne udzielane były prawidłowo zgodnie z ustawą Prawo zamówień publicznych. Punkt 12. Regionalna Izba Obrachunkowa w Warszawie wyraziła pozytywną opinię o sprawozdaniu z wykonania budżetu powiatu kozienickiego za 2022 rok poprzez uchwałę nr 3/77 przez 2023 składu orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie z 11 kwietnia 2023 roku. Zdaniem Komisji Rewizyjnej wyrażonym przyjętym uchwale powyższe daje podstawę do wyrażenia pozytywnej opinii o realizacji budżetu powiatu kozińskiego za 2022 rok i wystąpienia do Rady Powiatu Kozińskiego z wnioskiem o udzielenie absolutorium Zarządowi Powiatu Kozienickiego. Podpisie przewodniczący komisji. Dziękuję za uwagę. Dziękuję panu przewodniczącemu. Przechodzimy teraz do przedstawienia opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie, Zespół Zamiejscowy w Radomiu, w sprawie przedłożonego sprawozdania z wykonania budżetu powiatu za 2022 rok. Proszę bardzo, panie starosta. Zmyliło mnie po prostu sformułowanie w Radomiu i dlatego. Uchwała nr 3E, łamane przez 77 przez 2023 składu orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie z dnia 11 kwietnia 2023 roku w sprawie opinii o przedłożeniu przez Zarząd Powiatu Kozienickiego sprawozdaniu z wykonania budżetu Powiatu Kozienickiego za 2022 rok. Na podstawie odnośnych przepisów skład orzekający Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie, przewodniczący Konrad Pachocki, członkowie Agnieszka Szewc i Justyna Wróblewska uchwala co następuje. Paragraf pierwszy. Pozytywnie opiniuje sprawozdanie z wykonania budżetu powiatu kozienickiego za 2022 rok. Paragraf drugi. Uzasadnienie stanowi integralną część uchwały.
Paragraf trzeci. Od niniejszej uchwały służy odwołanie do Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie w terminie 14 dni od dnia rozpoczęcia doręczenia uchwały. Uzasadnienie. W dniu 23 marca 2023 roku do Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie wraz z uchwałą Zarządu Powiatu Kozińskiego nr 455 łamane przez 2023 z dnia 22 marca 2023 roku przedłożono sprawozdanie z wykonania budżetu Powiatu Kozińskiego za 2022 rok wraz z informacją o stanie mienia komunalnego jednostki. Skład orzekający Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie, opiniując powyższe sprawozdanie, dokonał jego analizy oraz porównania z dokumentami źródłowymi będącymi w posiadaniu Izby. W efekcie powyższych działań skład stwierdził, co następuje. Zaplanowane wpływy w budżecie jednostki zrealizowano w kwocie 92 971 489,94 zł, co stanowi 98,94% wielkości planowanej, przy czym dochody bieżące zrealizowano w kwocie 74 827 827 821,18 zł, to jest 100% 32 setne. Planu zaś stanowiącej 19,52 ogółu wpływów do budżetu dochody majątkowe w kwocie 18 143 668,76 zł, to jest 93,64% planu. Punkt 2. Wydatki ogółem zostały wykonane w kwocie 96 226 884,38 zł, to jest 92% 63% planu, przy czym wydatki bieżące wykonano na poziomie 68 328 347,19 zł, co stanowi 93% 21% wydatków zaplanowanych. Natomiast wydatki majątkowe zrealizowano w kwocie 27 897 537,19 zł, co stanowi 91% 26% wielkości planowanych. Punkt 3. Spełniony został wymóg określony w artykule 242 ust. 2 ustawy o finansach publicznych, to jest wykonane wydatki bieżące są niższe od zrealizowanych dochodów bieżących. Punkt 4. Wynik budżetu Powiatu Kozińskiego za 2022 rok zamknął się deficytem o wysokości 3 254 394,44 zł, przy planowanym deficycie w kwocie 9 912 090,74 zł. Tyle, dziękuję. Dziękuję bardzo. Tak, a to zacznie mi się odbiło. Punkt 5. Planowane przychody oraz rozchody budżetu zostały w całości wykonane. Punkt 6. Z przedłożonego sprawozdania RBN o stanie należności oraz wybranych aktywów finansowych wynika, iż na koncie okresu sprawozdawczego powiatu posiadał należności wymagane w kwocie 660 870,68 zł, co stanowi 71% wykonanych dochodów budżetu za ten rok. Punkt 7. Według danych wykazanych w sprawozdaniu RBZ na koniec 2022 roku zobowiązania dłużne powiatu kozińskiego wyniosły 6 800 000 zł i stanowią 7,31% wykonanych w tym roku dochodów ogółem. Powyższą kwotę stanowiły zobowiązania zaciągnięte z tytułu emisji obligacji. Jednocześnie powiat nie był obciążony zobowiązaniami wymagalnymi. Punkt 8. Obciążenie budżetu wydatkami na obsługę długu i rozchodami związanymi z jego spłatą kształtuje się w opiniowanym okresie poniżej maksymalnego dopuszczalnego wskaźnika ustalonego zgodnie z artykułem 243 ustawy o finansach publicznych. Punkt 9. W sprawozdaniu wykazano środki związane z ochroną środowiska i gospodarki wodnej. Dochody z tytułu opłat i kar, o których mowa w artykule 402 ust. 4, 5, 6 ustawy Prawo ochrony środowiska, zostały wykonane w kwocie 1 608 967,82 zł. Natomiast wydatki w kwocie 7 999,10 zł zgodnie z artykułem 403 ust. 1 wyżej wymienionej ustawy. Do zadań powiatu należy finansowanie ochrony środowiska w zakresie określonym w ustawie
wysokości nie mniejszej niż kwota wpływu z tytułu opłat i kar stanowiąca dochody budżetu powiatu, pomniejszona o nadwyżkę z tytułu tych dochodów przekazywaną do wojewódzkich funduszy. Punkt 10. W świetle danych wykazanych w opiniowanym sprawozdaniu oraz danych reprezentowanych w sprawozdaniu budżetowym RB28S według stanu na koniec 2022 roku wykonane wydatki w poszczególnych podziałach klasyfikacji budżetowej nie przekroczyły wielkości planowanych. W ocenie składu orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie przedłożone sprawozdanie wykonania budżetu powiatu kozienckiego za 2022 rok spełnia wymogi wynikające z artykułu 269 punkt 1.3 ustawy o finansach publicznych. Wskazać przy tym należy, iż wydając niniejszą opinię, skład orzekający dokonał oceny sprawozdania pod względem kryterium i jego zgodności z prawem, natomiast ocena działań zarządu w zakresie stopnia realizacji budżetu z uwzględnieniem gospodarności i celowości podejmowanych działań należy do organu stanowiącego powiat. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Zapoznam Państwa teraz z opinią Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie, Zespół Zamiejscowy w Radomiu w sprawie wniosku Komisji Rewizyjnej o udzielenie absolutorium zarządowi powiatu kozińskiego. Uchwała nr 3F1 łamane przez 59 łamane przez 2023 składu orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie z dnia 16 maja 2023 roku w sprawie wydania opinii o wniosku sporządzonym przez Komisję Rewizyjną Rady Powiatu Kozińskiego w sprawie udzielenia absolutorium zarządowi powiatu kozińskiego za 2022 rok. Na podstawie stosownych przepisów skład orzekający Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie, przewodniczący Konrad Pachocki, członkowie Aneta Dygus, Agnieszka Szewc uchwala, co następuje. Paragraf pierwszy. Pozytywnie opiniuje wniosek Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu Kozińskiego w sprawie udzielenia absolutorium zarządowi powiatu kozińskiego za 2022 rok. Paragraf 2. Uzasadnienie stanowi integralną część uchwały. Paragraf 3. Od niniejszej uchwały służy odwołanie do Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie w terminie 14 dni od daty otrzymania uchwały. Uzasadnienie. W dniu 12 maja 2023 roku wpłynął do Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie przekazany przez przewodniczącego Rady Powiatu wniosek Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu Kozińskiego w sprawie udzielenia absolutorium zarządowi powiatu kozińskiego z tytułu wykonania budżetu powiatu za rok 2022. Z powyższego wniosku wynika, że Komisja Rewizyjna na posiedzeniu w dniu 11 maja 2023 roku po rozpatrzeniu sprawozdania finansowego za 2022 rok, sprawozdania z wykonania budżetu powiatu za 2022 rok wraz z opinią Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie o tym sprawozdaniu, informacje o stanie mienia jednostki samorządu terytorialnego sformułowała wniosek o udzielenie absolutorium zarządowi powiatu kozińskiego i wystąpiła z nim do Rady Powiatu Kozińskiego. W głosowaniu, w którym brało udział 5 członków komisji, wynik głosowania był następujący. 5 głosów za, 0 głosów przeciw i 0 głosów wstrzymujących się. W tym stanie rzeczy skład orzekający stwierdził, że wniosek Komisji Rewizyjnej ma swoje uzasadnienie w przedstawionej przez skład orzekający Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie opinii o wykonaniu budżetu powiatu za 2022 rok oraz spełnia wymogi wynikające z obowiązujących przepisów prawa. Mając na uwadze powyższe, skład orzekający Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie postanowił jak w sentencji. Szanowni Państwo, przechodzimy teraz do kolejnego punktu. To jest dyskusja w sprawie wykonania budżetu powiatu za 2022 rok. Bardzo pierwsza zgłasza się pani radna Małgorzata Siekut. Proszę bardzo. Panie przewodniczący, panie starosto, ponieważ mieszkańcy miejscowości Kępa Niemojecka zadają pytania, kiedy zostanie dokonany remont drogi w ich miejscowości, chciałabym, żeby przekazać im informację, na jakim etapie na dzień dzisiejszy jest prowadzone są prace. Proszę Państwa,
tutaj jest moja prośba, żeby formułować pytania co do wykonania budżetu za 2022 rok. A państwo już kierują pytania, kiedy zarząd ma, ja tu nie staję w obronie zarządu, tylko tak z logiki pytań państwa wynika, że możemy rozmawiać na temat wykonanych zadań w poprzednim roku, bo tego dotyczy punkt. Będziemy mieli, ja nie chcę naprawdę nikogo pouczać, proszę, to nie to mam na myśli, jak to niektórzy tam poeci mają na myśli, panie Stanisławie. Dziękuję. Także może to przeniesiemy, pani radna, do punktu sprawy różne, to pytanie. Może tak być? No to dziękuję bardzo. No to panie dyrektorze, proszę, bo kobiecie się nie odmawia. Więc odpowiadając krótko, mieliśmy problem z regulacją stanu prawnego, więc na dzień dzisiejszy już nam się udało uregulować stan prawny. Już jest dokumentacja opracowana przez wykonawcę. W tej chwili otrzymał już projekt organizacji ruchu czasowej na zamknięcie tej drogi i z tego co wiem, po 20 czerwca ma wejść na robotę. Proszę uprzejmie. Dziękuję bardzo. Kto jeszcze z państwa radnych chce zabrać głos? Nie widzę, w związku z tym przechodzimy do podjęcia uchwał. Panie sekretarzu, proszę o zapoznanie z uchwałą w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania z wykonania budżetu powiatu kozińskiego za 2022 rok i sprawozdania finansowego. Uchwała nr 60 łamane przez 303 przez 2023 Rady Powiatu Kozienickiego z dnia 19 czerwca 2023 roku w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania z wykonania budżetu powiatu kozienickiego za 2022 rok i sprawozdania finansowego. Na podstawie odnośnych przepisów Rada Powiatu Kozienickiego uchwala co następuje. Paragraf pierwszy. Po rozpatrzeniu sprawozdania Zarządu Powiatu z wykonania budżetu powiatu kozienickiego za 2022 rok i sprawozdania finansowego postanawia się o ich zatwierdzeniu. Paragraf drugi. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Dziękuję bardzo. Szanowni państwo. Słyszą mnie państwo teraz? Także zarządzam głosowanie. Kto z pani państwa radnych jest za, proszę o podniesienie ręki i przegłosowanie. Dziękuję. Kto jest przeciwny? Dziękuję. Kto się wstrzymał? Dziękuję. Stwierdzam, że 16 osób głosowało za podjęciem uchwały, 2 osoby się wstrzymało, uchwała została podjęta. Proszę teraz o zapoznanie z treścią uchwały w sprawie absolutorium z tytułu wykonania budżetu powiatu kozińskiego za 2022 rok. Proszę bardzo. Uchwała nr 60 łamane przez 304 przez 2023 Rady Powiatu Kozienickiego z dnia 19 czerwca 2023 roku w sprawie absolutorium z tytułu wykonania budżetu powiatu kozienickiego za 2022 rok. Na podstawie stosownych przepisów Rada Powiatu Kozienickiego po rozpatrzeniu i zatwierdzeniu sprawozdania Zarządu Powiatu z wykonania budżetu powiatu kozienickiego za 2022 rok i sprawozdania finansowego, po zapoznaniu się z opinią Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie, informacją o stanie mienia powiatu, stanowiskiem Komisji Rewizyjnej uchwala co następuje. Paragraf pierwszy. Udziela się Zarządowi Powiatu absolutorium z tytułu wykonania budżetu powiatu kozienickiego za 2022 rok. Paragraf drugi. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Dziękuję bardzo. Zarządzam głosowanie. Kto z państwa radnych jest za podjęciem tej uchwały, proszę podnieść ręki i zagłosowanie. Dziękuję. Kto jest przeciwny? Dziękuję. Kto się wstrzymał? Dziękuję. Stwierdzam, że za podjęciem uchwały głosowało 16 osób, 2 osoby się wstrzymało. Także stwierdzam, że zarząd otrzymał absolutorium.
Może podziękuję Państwu na stojąco, będzie bardziej dyplomatycznie. Także serdecznie dziękuję Państwu za również to głosowanie. Myślę, że po prostu w ten sposób dajecie Państwo odpowiedź, że te działania również nie tylko kwestia zaufania, ale kwestia również wydatkowania, realizacji tych zadań, planowania tych zadań, to też również po prostu znalazło u Państwa uznanie i to właśnie wykazaliście podczas tego właśnie głosowania. Myślę, że wszyscy z Państwa ocenialiście to, co można było zrealizować i przede wszystkim chciałbym tutaj podziękować pracownikom, ponieważ nie zrealizowalibyśmy tego naszego budżetu, gdybyśmy często nie siadali, czasami nawet po prostu dopychali łokciem, bo generalnie kolanem może się mówi inaczej, mówi się kolanem dopychali pewne działania, ponieważ to, że tych wydatków było sporo, bo tak jak Państwo widzieliście tam z początku nawet mówiliśmy o około 30 milionów wydatków majątkowych, tu akurat 27 jest wykazane w tej chwili w raporcie. 27 milionów to decyduje o tym, że po prostu jednak w tym momencie jest większe obciążenie w przypadku zamówień publicznych. Trzeba to wszystko opracować, dopracować, żeby nie było później jakichś niepotrzebnych pytań, żeby po prostu te przetargi wychodziły. Tu zależy później na czasie, bo wiadomo, że każdy program ma swoje określone ramy czasowe i to naprawdę potrzebowało w tym momencie mobilizacji. Większość, może nie większość, ale wiele wydziałów często nam tu zgłaszało jakieś takie zastrzeżenia, że za dużo mają pracy, ale myślę, że po prostu jest to przyjemne na koniec, bo wiadomo, że po prostu praca jest jakimś obciążeniem, ale generalnie jeżeli efekt końcowy jest mierzalny i można po prostu powiedzieć, że patrząc z tyłu za siebie, pewne działania nam powychodziły i w pewnym momencie zostały wykonane, to świadczy o tym, że te nasze plany zostały zrealizowane i w tym momencie po prostu to te obowiązki, które na nas spadły jako na zarząd, jako w ogóle na radę, bo myślę, że wspólnie żeśmy to wszystko wykonali, proszę Państwa, my byliśmy tylko po prostu tym organem wykonawczym, wy po prostu nam te zadania stawialiście, my próbowaliśmy je po prostu realizować jak najlepiej potrafimy. Myślę, że się udało i tu naprawdę słowa podziękowania dla całego zarządu za współpracę, do Państwa wszystkich radnych za to, że wspieraliście nas często w swojej dyskusji i dla wszystkich pracowników za to, że po prostu mimo tych wielu wymagań, czasami trudnych sytuacji, czasami po prostu pozostawania po godzinach, że jednak udźwignęliśmy wspólnie te problemy i 22 rok możemy powiedzieć, że zamknęliśmy naprawdę pozytywnie i jest czym później w przyszłości będzie się można pochwalić i to wszystko jest namacalne, wymierzalne po prostu. Myślę, że jeżeli chodzi o kwestie zobrazowania tych zadań w terenie, to wszystko po prostu będzie później również utrwalone. Zresztą Państwo na bieżąco obserwowaliście, bo staraliśmy się również z promocją to wszystko w jakiś sposób pokazać społeczeństwu, pokazać wszystkim mieszkańcom, że jednak Rada Powiatu Kozieńskiego pracuje, realizuje zadania, stara się po prostu spełnić jak najwięcej tych planów, marzeń, które często właśnie tak wyglądały w przypadku niektórych gmin, jeżeli chodzi o zadania nasze powiatowe. Także serdecznie dziękuję wszystkim za współpracę. Wierzę, że rok 2023 również jest trudnym, ale myślę, że również po prostu uda nam się to udźwignąć i jak najwięcej tych zadań postaramy się zrealizować. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Przechodzimy do punktu 8. To jest do rozpatrzenia projektów uchwał. Dwie uchwały budżetowe w sprawie wieloletniej prognozy finansowej powiatu kozieńskiego na 2023-2032 oraz w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie powiatu kozieńskiego na 2023 rok. Proszę pana skarbnika o zapoznanie z treścią tych uchwał. Uchwała nr 60/305/2023 Rady Powiatu Kozińskiego z dnia 19 czerwca 2023 roku w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Kozińskiego na lata 2023-2032. Na podstawie stosownych przepisów prawa uchwala się co następuje.
Paragraf 1. Wprowadza się zmiany w wieloletniej prognozie finansowej powiatu kozińskiego na lata 2023-2032. Zgodnie z załącznikiem nr 1, tabelaryczna prezentacja wieloletniej prognozy finansowej i załącznikiem nr 2, wykaz przedsięwzięć do WPF wraz z objaśnieniami. Paragraf 2. Wykonanie uchwały powierza się zarządowi powiatu. Paragraf 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. I kolejna uchwała. Uchwała nr 60/306/2023 Rady Powiatu Kozińskiego z dnia 19 czerwca 2023 roku w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie powiatu kozińskiego na 2023 rok. Na podstawie stosownych przepisów uchwala się, co następuje. Paragraf 1 ustęp 1. Wprowadza się zmiany w planie dochodów w budżecie powiatu kozińskiego na 2023 rok. Zwiększa się dochody w budżecie powiatu kozińskiego na 2023 rok o kwotę 1 667 406,12 zł. Plan dochodów po zmianach wynosi 103 075 209,65 zł, w tym dochody bieżące 69 099 350,74 zł, dochody majątkowe 33 975 858,91 zł. W tabeli nr 1 dotyczącej dochodów budżetu powiatu kozińskiego na 2023 rok wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały. Ustęp 2. Wprowadza się zmiany w planie wydatków w budżecie powiatu kozińskiego na 2023 rok. Zwiększa się wydatki w budżecie powiatu kozińskiego na 2023 rok o kwotę 1 966 832,08 zł. Plan wydatków po zmianach wynosi 113 987 048,24 zł, w tym wydatki bieżące 69 081 991,72 zł, wydatki majątkowe 44 905 056,52 zł. W tabeli nr 2 dotyczącej wydatków budżetu powiatu kozińskiego na 2023 rok wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały. Paragraf 2. W uchwale nr 55/286/2022 z dnia 29 grudnia 2022 roku, uchwała budżetowa na rok 2023, wprowadza się następujące zmiany. Ustęp 1. Paragraf 2 punkt 1 otrzymuje brzmienie. Ustala się kwotę planowanego deficytu budżetu powiatu kozińskiego w wysokości 10 911 838,59 zł, który zostanie sfinansowany przychodami. Podpunkt A. Pochodzącymi z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych, związanych ze szczególnymi zasadami wykonania budżetu, określonymi w odrębnych ustawach, w kwocie 309 154,21 zł. Podpunkt B. Wynikających z rozliczenia środków określonych w artykule 5 ustęp 1 punkt 2 i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w kwocie 244 521,39 zł. Podpunkt C. Pochodzącymi z wolnych środków, o których mowa w artykule 217 ustęp 2 punkt 6 ustawy o finansach publicznych w kwocie 6 800 000 zł. Podpunkt D. Pochodzącymi z nadwyżki z lat ubiegłych w kwocie 3 558 162,99 zł. Ustęp 2 punkt 2 paragraf 2 punkt 2 otrzymuje brzmienie. Ustala się przychody budżetu powiatu kozińskiego w kwocie 11 611 838,59 zł, w tym z następujących tytułów. Podpunkt A. Pochodzącymi z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych, związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu,
określonymi w odrębnych ustawach w kwocie 309 154,21 zł. Podpunkt B wynikających z rozliczenia środków określonych w artykule 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w kwocie 244 521,39 zł. Podpunkt C pochodzącymi z wolnych środków, o których mowa w artykule 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach w kwocie 6 800 000 zł. Podpunkt D pochodzącymi z nadwyżki z lat ubiegłych w kwocie 4 258 162,99 zł. Ulega zmianie tabela nr 3 dotycząca przychodów i rozchodów budżetu powiatu kozińskiego w 2023 roku, która po zmianach stanowi załącznik nr 3 do niniejszej uchwały. Paragraf 3. Ulega zmianie tabela nr 4 do uchwały Rady Powiatu nr 55/286/2022 z dnia 29 grudnia 2022 roku dotycząca wydatków majątkowych powiatu kozińskiego na 2023 rok, która po zmianach stanowi załącznik nr 4 do niniejszej uchwały. Paragraf 4. Ulega zmianie załącznik nr 1 do uchwały Rady Powiatu Kozińskiego nr 55/286/2022 z dnia 29 grudnia 2022 roku dotyczący dotacji podmiotowych i celowych udzielanych w 2023 roku z budżetu powiatu kozienickiego podmiotom należącym i nienależącym do sektora finansów publicznych, który po zmianach otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 5 do niniejszej uchwały. Paragraf 5. Wykonanie uchwały powierza się zarządowi powiatu. Paragraf 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Dziękuję bardzo. Przypomnę Państwu, że wszystkie te projekty uchwał były omawiane na wspólnym posiedzeniu wszystkich komisji. Niemniej jednak zapytam, czy do tych pierwszej uchwały i drugiej są jakieś pytania. Nie widzę, w związku z tym zarządzam głosowaniem. Głosujemy uchwałę w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej powiatu kozińskiego na lata 2023-2032. Kto z Państwa radnych jest za? Proszę o wciśnięcie i podniesienie ręki. Dziękuję. Kto z Państwa jest przeciw? Dziękuję. Kto się wstrzymał? Dziękuję. Nie widzę. Stwierdzam, że wszyscy jednogłośnie głosowali za, wobec tego uchwała została podjęta. Przechodzimy do głosowania drugiego projektu uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie powiatu kozińskiego na 2023 rok. Kto z Państwa jest za? Proszę o podniesienie ręki, wciśnięcie przycisku. Dziękuję. Kto przeciw? Dziękuję. Kto się wstrzymał? Dziękuję. Stwierdzam, że jednogłośnie wszyscy Państwo głosowali za. Uchwała została podjęta. Przechodzimy do głosowania kolejnego projektu uchwały w sprawie zasad, sposobu i trybu umarzania, odraczania terminu spłaty oraz rozkładania na raty należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny przypadających powiatowi kozińskiemu lub jego jednostkom organizacyjnym warunków dopuszczalności pomocy publicznej w przypadkach, w których ulga stanowić będzie pomoc publiczną oraz wskazania organu lub osoby do tego uprawnionej. Panie sekretarzu, proszę o zapoznanie z projektem uchwały. Uchwała nr 60/307/2023 Rady Powiatu Kozienickiego z dnia 19 czerwca 2023 roku w sprawie zasad, sposobu i trybu umarzania, odraczania terminu spłaty oraz rozkładania na raty należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawnych przypadających powiatowi kozienickiemu lub jego jednostkom organizacyjnym warunków dopuszczalności pomocy publicznej w przypadkach, w których ulga stanowić będzie pomoc publiczną oraz wskazania organu lub osoby do tego uprawnionej. Na podstawie stosownych przepisów uchwala się, co następuje. Paragraf pierwszy. Określa się zasady, sposób i tryb umarzania, odraczania lub rozkładania na raty należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny przypadających powiatowi lub jego jednostkom organizacyjnym, warunki dopuszczalności pomocy publicznej w przypadkach, w których ulga stanowić będzie pomoc publiczną oraz wskazuje się organ lub osoby uprawnione do udzielania tych ulg.
Paragraf 2. Ilekroć w uchwale jest mowa, wierzycielu, rozumie się przez to powiat kozienicki oraz jego jednostki organizacyjne. Punkt 2. Należnościach pieniężnych rozumie się przez to wymagalną kwotę główną zobowiązań mających charakter cywilnoprawny wraz z odsetkami za zwłokę i kosztami dochodzenia tej należności według stanu na dzień podjęcia decyzji. Punkt 3. Dłużniku rozumie się osobę fizyczną, osobę prawną oraz jednostkę organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej. 4. Uldze rozumie się przez to umorzenie, rozłożenie na raty lub odroczenie terminu spłaty należności pieniężnych o charakterze cywilnoprawnym. Punkt 5. Jednostce organizacyjnej rozumie się jednostkę podległą powiatowi kozienickiemu. Punkt 6. Przedsiębiorcy rozumie się podmiot prowadzący działalność gospodarczą bez względu na formę organizacyjno-prawną oraz źródła finansowania. Paragraf 3 ustęp 1. Należności pieniężne mogą być umarzane z urzędu w całości w przypadku wystąpienia okoliczności wymienionych w artykule 56 ustęp 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych. Ustęp 2. Udzielenie ulgi, o której mowa w ustępie 1, następuje w formie określonej w artykule 58 ustęp 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych. Paragraf 4 ustęp 1. W przypadkach uzasadnionych ważnym interesem dłużnika lub interesem publicznym należności pieniężne mające charakter cywilnoprawny przypadający powiatowi kozienickiemu i jego jednostkom organizacyjnym na wniosek dłużnika mogą być umarzane w całości. Ustęp 2. W przypadkach uzasadnionych względami społecznymi lub gospodarczymi, w szczególności możliwościami płatniczymi dłużnika, należności mogą być: punkt 1. Umarzane w części. Punkt 2. Terminy spłaty całości albo części należności mogą zostać odroczone. Punkt 3. Płatność całości albo części należności może zostać rozłożona na raty. Ustęp 3. Od należności, której termin zapłaty odroczono lub którą rozłożono na raty, nie pobiera się odsetek za zwłokę za okres od dnia przyznania ulgi, o której mowa w ustępie 2 punkt 2 i 3 do upływu terminów zapłaty określonych przez organ przyznający ulgę. Ustęp 4. Jeżeli dłużnik nie spłaci w terminie albo w pełnej wysokości rat ustalonych przez organ przyznający ulgę, pozostała do spłaty wierzytelność staje się natychmiast wymagalna wraz z ustawowymi odsetkami za zwłokę liczonymi od pierwotnego terminu zapłaty. Paragraf 5 ustęp 1. Właściwy organ na wniosek zobowiązanego prowadzącego działalność gospodarczą może udzielać określonych w paragrafie 4 ustęp 1 i 2 ulg w spłacie zobowiązań z tytułu należności pieniężnych przypadających powiatowi kozienickiemu i jego jednostkom podległym, które punkt 1. nie stanowią pomocy publicznej, punkt 2. stanowią pomoc de minimis w rozumieniu przepisów rozporządzenia Komisji Unii Europejskiej nr 407/2013 z dnia 18 grudnia 2013 roku w sprawie stosowania artykułu 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis, Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej 50352 z 24 grudnia 2013 roku, zmienionego rozporządzeniem Komisji Europejskiej, Unii Europejskiej 2020/972 z dnia 2 lipca, zmieniającym rozporządzenie Unii Europejskiej nr 1407/2013 w odniesieniu do jego przedłużenia oraz zmieniające rozporządzenie Unii Europejskiej nr 651/2014 w odniesieniu do jego przedłużenia i odpowiednich dostosowań. Rozporządzenia Komisji Unii Europejskiej nr 1408/2013 z dnia 18 grudnia 2013 roku w sprawie stosowania artykułu 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis w sektorze rolnym. Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej 50352 z 24 grudnia 2013 roku, strona 9 z późniejszymi zmianami, rozporządzenia Unii Europejskiej nr 717/2014 z dnia 27 czerwca 2014 roku w sprawie stosowania
artykułu 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis w sektorze rybołówstwa i akwakultury, Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej 50-190 z 28 czerwca 2014 roku, strona 45 z późniejszymi zmianami, ustęp 2. Wnioskodawca składa ponadto wraz z wnioskiem o udzielenie ulg informacje wymagane przy ubieganiu się o pomoc de minimis oraz pomoc de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie, których wzory stanowią załączniki do rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 29 marca 2010 roku w sprawie z zakresu informacji przedstawianych przez podmiot ubiegający się o pomoc de minimis, Dziennik Ustaw nr 53, pozycja 311 z późniejszymi zmianami, albo rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 11 czerwca w sprawie informacji składanych przez podmioty ubiegające się o pomoc de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie, Dziennik Ustaw nr 121, pozycja 810, a także sprawozdania finansowe za 3 lata poprzedzające złożenie kompletnego wniosku, o ile posiadają. Paragraf 6 ustęp 1. Przepisy paragrafu 4 i 5 stosuje się odpowiednio do umarzania, odraczania lub rozkładania na raty spłat odsetek od należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny przypadających powiatowi kozienickiemu i jego jednostkom organizacyjnym oraz umarzania, odraczania lub rozkładania na raty spłat innych należności ubocznych. Ustęp 2. Umorzenie należności głównej skutkuje umorzeniem odsetek. Ustęp 3. Jeżeli umorzenie dotyczy części należności głównej, w odpowiednim stosunku do tej należności podlegają umorzeniu odsetki. Ustęp 4. Umorzenie części należności może nastąpić po uregulowaniu pozostałej kwoty. Ustęp 5. Jeżeli umorzenie dotyczy części należności pieniężnych, w decyzji umorzeniowej oznacza się termin zapłaty pozostałej części należności wraz z należnymi od niej odsetkami naliczonymi od dnia pierwotnego terminu zapłaty do oznaczonego dnia zapłaty. W razie niedotrzymania tego terminu przez dłużnika decyzja umorzeniowa podlega uchyleniu. Paragraf 7 ustęp 1. Wniosek o umorzenie, odroczenie terminu zapłaty lub rozłożenie na raty należności cywilnoprawnych dłużnik składa wierzycielowi wraz z dokumentami potwierdzającymi okoliczności faktyczne wskazane we wniosku. Ustęp 2. Do wniosku dłużnik zobowiązany jest dołączyć dokumenty potwierdzające sytuację ekonomiczną wnioskodawcy, w szczególności osoby fizyczne, zaświadczenie o wysokości dochodów, osoby prawne, sprawozdania finansowe za ostatni okres sprawozdawczy. Ustęp 3. Wierzyciel może żądać od dłużnika dodatkowych wyjaśnień oraz dokumentów niezbędnych do rozstrzygnięcia sprawy. Nieuzupełnienie wniosku przez dłużnika w wyznaczonym terminie powoduje pozostawienie go bez rozpatrzenia. Ustęp 4. Przesłanki umorzenia należności powinny być udokumentowane przez dłużnika, a gdy umorzenie następuje z urzędu przez organ lub osobę uprawnioną do umorzenia, w szczególności aktem zgonu osoby fizycznej, punkt 1. Punkt 2. Zaświadczeniem o wykreśleniu osoby prawnej z właściwego rejestru osób prawnych wydanym przez organ prowadzący rejestr. Punkt 3. Postanowieniem organu egzekucyjnego o umorzeniu postępowania egzekucyjnego, jeżeli jest oczywiste, że z egzekucji nie uzyska się kwoty wyższej od kosztów egzekucyjnych. Punkt 4. Postanowieniem sądu o oddaleniu, litera A, o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości, gdy majątek niewypłacalnego dłużnika nie wystarcza na zaspokojenie kosztów postępowania upadłościowego, litera B, umorzeniu postępowania upadłościowego, litera C, zakończeniu postępowania upadłościowego. Punkt 5. Protokołem sporządzonym przez jednostkę organizacyjną stwierdzającym, że przewidywane egzekucją należności byłyby równe lub wyższe od jej kwoty. Ustęp 5. Wierzyciel może na wniosek dłużnika odroczyć termin spłaty należności lub rozłożyć spłatę na raty na okres nie dłuższy niż 24 miesiące. Ustęp 6. W przypadku negatywnej decyzji w sprawie umorzenia, odroczenia lub rozłożenia na raty odsetki liczone będą w pełnej wysokości do dnia dokonania wpłaty. Paragraf 8. Ustęp 1. Do umarzania, odraczania terminów spłaty należności lub rozkładania ich na raty uprawnieni są: punkt 1. Kierownik powiatowej jednostki organizacyjnej w odniesieniu do należności pieniężnych przypadających tym jednostkom, jeżeli wartość należności głównej nie przekracza kwoty 1000 zł, starosta w odniesieniu do należności przypadających powiatowi ujętych w planie finansowym starostwa powiatowego, jeżeli wartość należności głównej nie przekracza 1000 zł. Punkt 3. Zarząd powiatu w odniesieniu do należności przypadających powiatowi lub jego jednostkom organizacyjnym, jeżeli wartość należności głównej przekracza kwotę 1000 zł. Ustęp 2. Jeżeli wartość należności głównej przekracza kwotę 50 tysięcy, jej umorzenie przez zarząd powiatu może nastąpić po uzyskaniu
pozytywnej opinii Komisji Rady Powiatu właściwej do spraw budżetu. Paragraf 9. Umorzenie należności oraz odroczenie terminu spłaty całości lub części należności albo rozłożenie płatności całości lub części należności na raty następuje. Punkt 1. W formie pisemnej na podstawie przepisów prawa cywilnego. Punkt 2. W formie jednostronnego oświadczenia woli w przypadkach określonych w artykule 56 ustęp 1 punkt 1, 2 i 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych. Punkt 3. W przypadku, o którym mowa w artykule 56 ustęp 1 punkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia o finansach publicznych, umorzenie należności może nastąpić w formie jednostronnego oświadczenia woli, wówczas gdy uzyskanie oświadczenia woli dłużnika jest niemożliwe albo znacznie utrudnione. Paragraf 10. Wierzyciel może cofnąć swoją decyzję o umorzeniu, odroczeniu terminu spłaty lub rozłożeniu na raty, jeżeli dowody, punkt 1. Dowody, na podstawie których ustalono istotne dla sprawy okoliczności, okazały się fałszywe. Punkt 2. Wyjdą na jaw istotne dla sprawy okoliczności lub nowe dowody istniejącego w dniu wydania decyzji i nieznane wierzycielowi. Paragraf 11. Do wniosków o udzielenie ulg dotyczących należności mających charakter cywilnoprawny, nierozpoznanych do dnia wejścia w życie niniejszej uchwały, stosuje się przepisy niniejszej uchwały. Paragraf 12. Wykonanie uchwały powierza się zarządowi powiatu. Paragraf 13. Ustęp 1. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego. Ustęp 2. Uchwała obowiązuje do dnia 30 czerwca 2024 roku. Dziękuję bardzo. Czy są jakieś pytania do projektu uchwały? Nie widzę, w związku z tym zarządzam głosowanie. Kto z Państwa radnych jest za? Proszę o podniesienie ręki i wciśnięcie guzik przycisku. Dziękuję. Kto jest przeciwny? Dziękuję. Kto się wstrzymał? Dziękuję. No nie ma. Ja tu już wynik mamy. Oddanych mamy 17 za, 1 nieobecny, 1 osoba nie wzięła udziału w głosowaniu. Stwierdzam, że uchwała została podjęta. Przechodzimy do kolejnego projektu uchwały. To jest w sprawie zmiany siedziby i nazwy Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Opactwie. Proszę Panie Sekretarzu z treścią zapoznać. Uchwała nr 60 łamane przez 308 przez 2023 Rady Powiatu Kozienickiego z dnia 19 czerwca 2023 roku w sprawie zmiany siedziby i nazwy Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Opactwie. Na podstawie stosownych przepisów Rada Powiatu w Kozienicach uchwala, co następuje. Zmienia się siedzibę, paragraf pierwszy, zmienia się punkt pierwszy. Siedzibę Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Opactwie, Opactwo 18, 26922 Sieciechów na siedzibę przy ulicy Głowaczowskiej 50, 26900 Kozienice. Punkt drugi. Nazwę Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Opactwie na Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Kozienicach. Paragraf drugi. Wykonanie uchwały powierza się zarządowi powiatu kozienickiemu. Paragraf trzeci. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego ze skutkiem począwszy od 1 września 2023 roku. Dziękuję bardzo. Czy są jakieś pytania do projektu uchwały? Nie widzę, w związku z tym. Panie Radny, tylko ja mam prośbę, jak ktoś chce zabrać głos, to o wciśnięcie, bo w końcu nie wiedziałem, jak to potraktować. Aha. I już nie stoi, widzę, ale butelka. Szanowni Państwo, poddaję pod głosowanie projekt uchwały. Kto z Państwa jest za? Proszę o podniesienie ręki i przegłosowanie. Dziękuję. Kto jest przeciw? Dziękuję. Kto się wstrzymał? Dziękuję. Stwierdzam, że 17 osób głosowało za, przy jednym nieobecnym i jedna osoba nie wzięła udziału w głosowaniu. Uchwała została podjęta. Przechodzimy do kolejnego projektu uchwały. Proszę Panie Sekretarzu o zapoznanie z treścią. Uchwała nr 60 łamane przez 309 przez 2023
Rady Powiatu Kozienickiego z dnia 19 czerwca w sprawie ustanowienia strefy ochronnej urządzeń pomiarowych ogródka meteorologicznego stacji synoptycznej w Kozienicach, Nowinach, ulica Zwoleńska 5. Na podstawie stosownych przepisów uchwala się, co następuje. Paragraf pierwszy. Ustanawia się strefę ochronną wokół ogródka meteorologicznego stacji synoptycznej pierwszego rzędu sieci stacji pomiarowych Państwowej Służby Hydrologiczno-Meteorologicznej w Kozienicach zlokalizowanej w Nowinach przy ulicy Zwoleńskiej, działka numer 948/2, 950/1, 952/1, 954/1, 956/1, 958/1, 959/1, 961/1, 963/3, 963/5, 965/1, 967/1, obręb Nowiny zwaną dalej strefą ochronną. Paragraf drugi, ustęp pierwszy. Strefę ochronną ogródka pomiarowego stanowi obszar terenu oznaczony 37R w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego dla miejscowości Nowiny. Ustęp drugi ustanawia ustanowioną strefę ochronną stanowi punkt pierwszy strefa pierwsza obejmująca obszar w odległości do 30 metrów od klatki meteorologicznej. Punkt drugi strefa 2 obejmująca obszar w odległości od 30 metrów do 100 metrów do klatki meteorologicznej. Ustęp trzeci. Wykaz działek ewidencyjnych, które znajdują się na terenie ustanowionej strefy ochronnej, określa załącznik graficzny numer 1 do uchwały. Paragraf 3. Na obszarze ustanowionej strefy ochronnej urządzeń pomiarowych wprowadza się następujące zakazy. Nakazy oraz ograniczenia w zakresie przeznaczenia terenu, użytkowania gruntów lub korzystania z wód dla właścicieli nieruchomości położonych w wyżej wymienionej strefie. W strefie pierwszej litera A zakazuje się wnoszenia wszelkich obiektów budowlanych. Litera B zakazuje się sadzenia drzew i krzewów. Litera C zakazuje się sztucznego zraszania upraw. 2. W strefie drugiej litera A zakazuje się wnoszenia zwartej zabudowy piętrowej. Dozwolone są pojedyncze budynki parterowe pod warunkiem, że odległość przeszkody od klatki meteorologicznej jest większa niż 10-krotna wysokość tej przeszkody. Litera B zakazuje się sadzenia drzew i krzewów w zwartych zespołach. Dozwolona jest pojedyncza niska roślinność pod warunkiem, że odległość przeszkody od klatki meteorologicznej jest większa niż 10-krotna wysokość tej przeszkody. Litera C zakazuje się wznoszenia ekranów akustycznych. Litera D zakazuje się budowy dużych powierzchni betonowych, np. parkingów o łącznym udziale w tej strefie powyżej 10% powierzchni. Litera E zakazuje się budowy zbiorników wodnych. Litera F nakazuje się usunięcie wszystkich drzew lub krzewów, których odległość od ogródka meteorologicznego jest mniejsza niż 10-krotna wysokość drzewa lub krzewu. Paragraf 4. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Kozienickiego. Paragraf 5. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego. Dziękuję bardzo. Zapytuję, czy są jakieś pytania do tego projektu uchwały? Nie widzę, w związku z tym zarządzam głosowanie. Kto z Państwa radnych jest za, proszę o podniesienie ręki i wciśnięcie przycisku. Dziękuję. Kto jest przeciw? Dziękuję. Kto się wstrzymał? Dziękuję. Stwierdzam, że wszyscy jednogłośnie głosowali za przyjęciem projektu uchwały. Uchwała została podjęta. Przechodzimy do kolejnego projektu uchwały w sprawie rozpatrzenia odwołania od uchwały nr 5/2023 Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu Kozińskiego na działalność SPZZ OZ w Kozińcach. Panie sekretarzu, proszę o zapoznanie z treścią projektu uchwały. Uchwała nr 60/310/2023 Rady Powiatu Kozińskiego z dnia 19 czerwca 2023 roku w sprawie rozpatrzenia odwołania od uchwały nr 5/2023 Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu Kozienickiego na działalność SPZZ w Kozienicach. Na podstawie stosownych przepisów
uchwala się, co następuje. Paragraf pierwszy, ustęp pierwszy. Nie uwzględnia się odwołania państwa Eweliny i Radosława Prasek z dnia 14 kwietnia od uchwały numer 5/2023 Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu Kozienickiego z dnia 30 marca 2023 roku w sprawie przyjęcia wystąpienia pokontrolnego Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu Kozienickiego z kontroli przeprowadzonej w samodzielnym publicznym zespole zakładów opieki zdrowotnej w Kozienicach. Ustęp 2. Odwołanie nie zasługuje na uwzględnienie z przyczyn wskazanych w uzasadnieniu do uchwały, które stanowi jej integralną część. Paragraf 2. Przyjmuje się wystąpienie pokontrolne Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu Kozienickiego z kontroli przeprowadzonej w SPZZOS w Kozienicach. Wystąpienie pokontrolne stanowi załącznik do niniejszej uchwały. Paragraf 3. Zobowiązuje się przewodniczącego Rady Powiatu Kozienickiego do przekazania skarżącej niniejszej uchwały wraz z uzasadnieniem. Paragraf 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Dziękuję bardzo. Czy są jakieś pytania do tego projektu uchwały? Nie widzę, w związku z tym poddaję... Tak, słucham. Nie ma. Poddaję pod głosowanie. Kto z państwa jest za? Proszę o podniesienie ręki i wciśnięcie przycisku. Dziękuję. Kto jest przeciw? Dziękuję. Kto się wstrzymał? Dziękuję. Stwierdzam, że w głosowaniu wzięło udział 18 osób, 15 głosowało za przyjęciem projektu uchwały, 3 osoby się wstrzymało. Stwierdzam, że uchwała została podjęta. Szanowni państwo, w związku z wyczerpaniem porządku przechodzimy już do przedostatniego punktu, sprawy różne, informacje. Ja tylko pragnę państwa poinformować, że w okresie między sesjami nie wpłynęły żadne interpelacje ani wnioski. Czy ktoś z państwa jeszcze w tym temacie chciałby zabrać głos? Proszę, pani radna Ziółek. Ale ja w sprawach różnych. Kończymy ten punkt. Proszę. Nie, no ja to już dawno się zgłosiłam. Ale udzielę pani głos. Dziękuję. Panie przewodniczący, państwo starostowie, szanowni państwo. Ja na Komisji Zdrowia poprosiłam pana dyrektora SPZOS o zorientowanie się w sprawie rejestracji do specjalisty, jakim jest endokrynolog. I bardzo bym teraz poprosiła, żeby pan dyrektor, bo wiem, że wyjaśnił sprawę, i żeby przekazał to. Dziękuję bardzo. Przyjmujemy taką konwencję. Pytanie, odpowiedź. Proszę, panie dyrektorze. Szanowni państwo, jeżeli chodzi o poradnie endokrynologiczne. W tym roku zapisy są przyjmowane, natomiast od 3 lipca dopiero będą przyjmowane zapisy do poradni na przyszły rok. Ponieważ w związku z tym, że były negocjacje z tą panią, czy będzie, w jakim terminach będzie przyjeżdżać w przyszłym roku i czy w ogóle będzie przyjeżdżać. Ostatecznie uzgodnione jest 3 razy w miesiącu w przyszłym roku i zapisy od 3 lipca będą na przyszły rok. Natomiast zapisy w tym roku dotyczą tylko osób, które jeszcze w tym roku po raz pierwszy chcą się zbadać w poradni. Jeżeli już jestem przy głosie, to chciałbym powiedzieć, że jest 12 poradni. Wszystkie, mniej więcej termin oczekiwania jest od miesiąca do 3 miesięcy. W tej chwili po prostu zrobimy wszystko, żeby rozszerzyć tą działalność maksymalnie, a przede wszystkim zwiększyć ilość dni obsługiwania przez poszczególne poradnie, a także wydłużyć czas funkcjonowania tych poradni w godzinach popołudniowych. Zależy nam bardzo na tym, żeby te poradnie pracowały jak najdłużej, ponieważ płatność za funkcjonowanie tych jest nielimitowana i ile osiągniemy i jak obsłużymy, to zwiększa dochód naszej
szpitala, który nie jest ograniczony. Bo chcę Państwu powiedzieć, że jeżeli na przykład ryczałt zostanie wykonany i przekroczony w ileś tam procentach, to niekoniecznie będzie zapłacony. Natomiast tutaj praca poradnia, ponieważ nie jest limitowana, co kwartał jest to płatne. Czy będą jeszcze pytania, bo chciałbym jeszcze poinformować o pewnych rzeczach. Dziękuję panie dyrektorze, to może najpierw skupimy się na państwa radnych, oni będą zadawali ewentualnie pytania, a później może w końcowej fazie pan. Proszę pan radny ad vocem. Pani Garzyno, trzeba było tam wcisnąć. No jak, ale wcisnąłem. Proszę. Ja mam takie pytanie do pana starosty. Czy ma pan jakąś wiedzę, że Białobrzegi mają zamiar połączyć Lipskie Budy ze swoim powiatem, czy dalej to będzie droga do lasu? Proszę bardzo. Panie przewodniczący, Wysoka Rado. Znaczy cały czas prowadzimy rozmowy z panem starostą. Próbujemy po prostu w jakiś sposób namówić go do tego, żeby przynajmniej utwardzić tą drogę. Tam wchodzi w grę odcinek około 700 metrów, bo początkowo to było 1,4 km do jazdu do drogi głównej 48, ale tam mają drogę swoją gminną, którą jeżeli byśmy połączyli z tym odcinkiem 700-metrowym, to po prostu byłby już tu jakiś przejazd. To wszystko będzie zależało od tego, jak się potoczą rozmowy, które w tej chwili prowadzę pod kątem pozyskania jakiegoś materiału, który po prostu byłby potrzebny do utwardzenia drogi. Jeżeli nam się uda te działania uskutecznić i w tym momencie urealnić, czyli że będziemy w posiadaniu tego tłucznia, to wtedy po prostu myślę, że te wstępne rozmowy z panem starostą i wicestarostą białobrzeskim napawają optymizmem. Chociaż tak szczerze mówiąc, już pierwsze sygnały mieliśmy w rozmowach takich z mieszkańcami gminy, że obawiają się o dalszą część drogi, czyli ta droga, powiedzmy, która była teraz zrobiona w ostatnim okresie przez powiat koziński. Owszem, ona w jakimś stopniu tam udźwignie ten ciężar, powiedzmy, przejazdu samochodów ciężarowych. Jest obawa, czy te samochody ciężarowe nie wywiozą tej dalszej części drogi po prostu na swoich kołach, ale na pewno chcemy zrobić wszystko w tym kierunku, żeby tą drogę udrożnić, czyli to, co kiedyś było tym takim jakimś tam kością niezgody, żeby stało się historią, ale czy to się uda? Powiedzmy, że w tej chwili jest nadzieja, natomiast bo próbujemy tam rozmawiać i z panem posłem, żeby nam pomógł. Jeżeli się uda uskutecznić kwestię pozyskania tego tłucznia, to wtedy myślę, że po prostu będzie to krok do przodu, ponieważ nie jest to nasz teren. Także po prostu w tym momencie nie możemy inwestować w nie swój teren. Możemy tylko pomóc w jakiś sposób, pozyskując jakiś materiał. Natomiast przede wszystkim to jest dobra wola w tej chwili strony białobrzeskiej. Dziękuję bardzo. Pan radny Trela, proszę. Panie starosto, ja mam takie pytanie. Najpierw lekkie wprowadzenie. Będą dwa pytania do jednej kwestii. 31 maja do wszystkich dyrektorów placówek oświatowych na terenie województwa mazowieckiego wpłynęło pismo z Kuratorium Oświaty w Warszawie, podpisane przez mazowieckiego kuratora oświaty Aurelię Michałowską. Ja króciutko będę się starał streścić, to nie jest długie pismo. Szanowni Państwo, w związku z informacjami o organizacji spotkań z mieszkańcami na terenie szkół i placówek oświatowych odbywających się w okresie przedwyborczym, które mogą wnosić polityczne przesłanie, przypominam, że przepisy prawa nie pozwalają na taką działalność. Na terenie szkół i placówek oświatowych nie powinny być także upowszechniane materiały, na przykład plakaty, które mogą być uznane za agitację polityczną. Wymóg apolityczności szkoły wynika, to jest podstawa, która określa, iż w szkołach nie mogą działać partie i organizacje polityczne. Powyższy zakaz ma charakter bezwzględny i nie może być uchylony w żadnym przypadku i pod żadnym pretekstem. Szkoła ma charakter instytucji politycznie neutralnej, co nie wyklucza przekazywania uczniom wiedzy o systemach politycznych i zasadach funkcjonowania życia politycznego. Powinno się to jednak odbywać w formach dopuszczonych podstawą programową kształcenia ogólnego w sposób niefaworyzujący żadnego ugrupowania politycznego. Przypominam, że zgodnie
z artykułem kodeksu wyborczy zabrania się prowadzenia agitacji wyborczej na terenie urzędów administracji rządowej i administracji samorządu terytorialnego oraz sądów, a także zabroniona jest agitacja wyborcza na terenie szkół wobec uczniów. Wobec powyższego przypominam o konieczności przestrzegania powyższych standardów prawnych. Podpisana Aurelia Michałowska, 31 maja każdy dyrektor placówki oświatowej otrzymał to pismo. Ja też otrzymałem z rozdzielnika, mimo że moja placówka nie jest szkołą, ale wszyscy dostali. Teraz mam takie pytanie. Proszę mi odpowiedzieć, czy w kontekście właśnie tego pisma uporządkowującego stan prawny prowadzenia tego typu działalności politycznej na terenie szkół, na jakiej podstawie zostało przeprowadzone spotkanie partyjne, wiec partyjny 31 stycznia z europosłanką PiS Beatą Szydło? Na jakiej podstawie zostało przeprowadzone w Zespole Szkół 19 marca spotkanie partyjne z minister Anną Moskwą? Tutaj przypomnę, że wtedy padły haniebne słowa o odbieraniu paszportów i o tym, że znajdzie się u ministra sprawiedliwości jakiś sposób na to. Dwa dni po otrzymaniu tego pisma, do skierowania tego pisma, 2 czerwca odbył się na terenie Zespołu Szkół piknik ekologiczny, w którym uczestniczyli, przypadek, posłowie Bąk, Suski oraz senator Karczewski, jedynie z jednego ugrupowania rządowego. Pierwsze pytanie, jeżeli stosować literalnie to pismo kurator oświaty, to te dwa spotkania, co najmniej te dwa spotkania 31 stycznia z Beatą Szydło i 19 marca z Anną Moskwą nie powinno się odbyć, chyba że pani kurator Mazowiecka nie ma racji, źle interpretuje prawo i te spotkania miały prawo odbyć się w sali gimnastycznej Zespołu Szkół. To jest pierwsze pytanie. A drugie pytanie, skoro 2 czerwca skierowany do młodzieży był piknik ekologiczny, z samego założenia bardzo sensowna i bardzo pożądana impreza, czy na to spotkanie zaproszeni byli wszyscy parlamentarzyści ziemi radomskiej, także z ugrupowań opozycyjnych, mówię to o panu pośle Maliszewskim, o pani Kluzik-Rostkowskiej i o panu pośle Frysztaku. Czy jedynie zostali zaproszeni parlamentarzyści Prawa i Sprawiedliwości? Dziękuję. Dziękuję. Nie wiem, w maju. Rozumiem, że zgodnie z datą 31 maja 2023, a styczeń 2023 to ciąg logiczny dat mówi jednoznacznie, że pani kurator w tym momencie nie miała wpływu na to, czy te spotkania odbywały się wcześniej, czyli jeżeli być może to wynika w tej chwili z takiego stanowiska, być może to będzie w ten sposób postrzegane od daty 31 maja. Natomiast tak jak pan radny powiedział, styczeń to jest jednak wcześniej niż maj. Jedna sprawa. Druga sprawa, jeżeli chodzi o piknik ekologiczny, to nie ma czegoś takiego, że kogoś zapraszamy, nie zapraszamy. Po prostu jest to ogłoszenie w postaci na stronie internetowej u pani dyrektor w swojej szkole, tu ewentualnie gdzieś tam powiedzmy w innych mediach ogłaszamy, że takie spotkania będą i wtedy goście zaproszeni sami ewentualnie wyrażają chęć, jeżeli mają coś do powiedzenia po prostu pod kątem takiej działalności, czyli działalności ekologicznej, czyli działalności powiedzmy gospodarczej pod kątem powiedzmy w przypadku profilaktyki, znaczy działań związanych z oszczędnością energii, tak jak było w przypadku spotkania z panią Anną Moskwą, to były programy dedykowane dla samorządów, programy dedykowane dla jednostek, bo proszę państwa, między innymi to, że zostały tematy pewne przybliżone, to nie wiem czy wiecie, ale złożyliśmy między innymi wniosek na wymianę oświetlenia w Zespole Szkół.
gdzie po prostu jest duża szansa, że dostaniemy pieniądze. Złożyliśmy wniosek na wymianę, na oświetlenie zewnętrzne. Złożyliśmy wnioski również na, dzięki temu, że zostaliśmy poinformowani, na pracownie przyrodnicze, pracownie z Urzędu, znaczy z Ministerstwa Ochrony Środowiska. Także myślę, że to po prostu temu miało służyć. Poza tym ludzie pytali przede wszystkim o to, jak będzie wyglądała kwestia, powiedzmy, późniejszego działania, jak wygląda kwestia dotycząca pomocy przy opłatach za prąd. Także to po prostu bardziej było działanie profilaktyczne niż po prostu jakiekolwiek działanie takie, o którym pan radny przed chwilą powiedział. Natomiast no, odwołanie się do pani kurator, że w tym momencie pewnych rzeczy nie dostrzega albo inaczej postrzega. Nie wiem, to będziemy mogli powiedzieć po prostu o spotkaniach, które będą miały miejsce po 31 maja 2023. Natomiast te spotkania, o których pan wymienił i powiedział wcześniej, to były spotkania po prostu datowane wcześniej, bo styczeń i marzec jest po prostu przed majem. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Pan radny Cyrela jeszcze, proszę. Tak, ja chcę doprecyzować. Po pierwsze, spotkanie, jeżeli chodzi o piknik ekologiczny, to były kierowane zaproszenia. Między innymi my jako radni dostaliśmy dokładnie 13.07, dzień wcześniej, SMS-em zaproszenie przez starostę powiatu kozińskiego, czyli pana, na ten piknik ekologiczny. Pomijam jakby termin, bo jeżeli ktoś zostaje po południu, zaproszenie na następny dzień na godzinę tam 10, to znaczy, że nie powinien się pojawiać w domyśle, ale to zostawiam. Były zaproszenia, ale zostawiam to. Oczywiście pojawili się jedynie politycy Prawa i Sprawiedliwości. Natomiast, panie starosto, pozwolę się nie zgodzić z tą interpretacją odnośnie tych terminów, tych spotkań partyjnych, które odbyły się w Zespole Szkół. Dlatego, że pani kurator Michałowska jedynie interpretowała prawo. Ona nie wyznaczyła nowego prawa 31 maja, tylko powołała się na dwie ustawy. Ustawę, przede wszystkim prawo oświatowe, które to reguluje. Można się nie zgadzać z panią kurator Mazowiecką. Ale ona zinterpretowała w sposób bezwzględny, że tego typu spotkania nie powinny się i ta agitacja partyjna, polityczna, przedwyborcza nie powinna się mieć miejsca na terenie szkoły. Ona się odbyła rzeczywiście w styczniu i w marcu, natomiast prawo oświatowe działa od kilku lat. I tak samo prawo wyborcze działa od kilku lat. I tutaj jest zero-jedynkowa sytuacja. Albo nie można było odbyć tych spotkań, tych wieców partyjnych, bo zakazuje tego prawo i zostało to dokonane bądź z nieświadomości, bądź z premedytacją, tego nie wiem, albo można było te wiece partyjne odbyć, a pani kurator nie ma racji. Panie sekretarzu, czy moja interpretacja jest błędna, czy właściwa? Proszę, pan starosta. Panie radny, jeżeli mielibyśmy się w ten sposób, jak gdyby po prostu tutaj próbować licytować, to nie wiem, jeżeli potrzebuje pan przykładów, to zgromadzę do następnego spotkania ewentualnie przykłady wizyt radnych sejmiku, radnych i posłów w placówkach oświatowych, które miały miejsce w szkołach, w naszym nawet powiecie. I to nie o to chodzi, żeby w tym momencie sobie wyłapywać po prostu, kto gdzie był i ewentualnie co powiedział, bo myślę, że zarówno w jedną, jak i w drugą stronę możemy takie przykłady sobie po prostu za chwilę wyszukać i po prostu udowodnić, że również druga strona była w szkołach, w placówkach i też mówiła na temat, owszem, działań, powiedzmy, gospodarczych, ale może gdzieś tam jakieś słowo i inne poleciało. Także na pewno coś takiego miało miejsce i jestem pewien, że spokojnie mogę panu przygotować parę takich przykładów, bo wiem z własnego doświadczenia, na takich spotkaniach również byłem w szkołach i widziałem, że takie spotkania mają miejsce. Pan był ostatnio na takim spotkaniu wspólnym, byliśmy, panie radny, proszę sobie przypomnieć, że siedzieliśmy razem prawie że obok siebie i też takie informacje i takie słowa, powiedzmy, nie do końca gospodarcze, czasami troszkę podlatujące pod polityczne, mają miejsce. Ma pan prawo do takiej interpretacji, ma pan prawo do tego, żeby to zgłosić. Owszem, każdy z nas powinien po prostu się nad tym zastanowić, jak to powinno wyglądać,
Być może kwestia organizacji imprez w szkołach gdzieś się wyjaśniła. Może kiedyś się wyjaśni, że powiedzmy placówki nie będą po prostu w ogóle przyjmowały po prostu w gościnę żadnych parlamentarzystów, bo wszystko będzie podszyte podejrzeniem, że ewentualnie robią politykę. Czasami być może to jest kwestia doświadczenia takiego, jak pan Karczewski na przykład ze Swole Szkół przyjeżdża, rozdaje nagrody, bo po prostu akurat jest podsumowanie konkursu patriotycznego. Także to nie zawsze jest podszyte po prostu tym, że to musi mieć drugie dno. Dziękuję. Dziękuję. Szanowni Państwo, żeby może to ochłodzić troszeczkę tą atmosferę polityczną, to panu dyrektorowi może głos byśmy oddali, bo coś tam sygnalizował, że chce coś powiedzieć. Proszę, panie dyrektorze. Chciałem Państwa poinformować, że niedługo mamy nadzieję, że już od września, października uruchomimy nową, prawdopodobnie poradnię neurologiczną. I mam takich kilka informacji do przekazania takich, że udało się pozyskać z Urzędu Marszałkowskiego dofinansowanie na zakup nowej karetki pogotowia. Ponadto mam nadzieję, w tym tygodniu spodziewam się wizyty firmy, która prawdopodobnie, jeżeli dojdziemy do porozumienia, może uda się uruchomić rezonans przy szpitalu w Kozienicach. No i w najbliższym czasie, w lipcu, będziemy chcieli Państwa zaprosić na uroczyste takie otwarcie, jeżeli chodzi o szafy lecznicze, które w tym audycie były niby zaproponowane, żeby to zrobić. No my to już wcześniej realizowaliśmy i w miesiącu lipcu takie uroczyste otwarcie szaf leczniczych. Tyle chciałem przekazać. Dziękuję bardzo. Szanowni Państwo, widzę, że wyczerpaliśmy już listę mówców, bo nikt się nie zgłasza. Także dziękuję wszystkim. Zamykam 60. sesję Rady Powiatu.